Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarium organizowanym przez Fundację Onkologiczną Alivia. Dzisiejszy webinar jest poświęcony szpiczakowi, chorobie, która potrafi podstępnie rozwijać się przez kilka miesięcy, czasem lat, dając niespecyficzne objawy, które sprawiają, że pacjenci odwiedzają kolejnych lekarzy, szukając przyczyny swoich dolegliwości. Ja nazywam się Agnieszka Dolna, pracuję w Fundacji Alivia, jestem odpowiedzialna za działania edukacyjne, takie jak m.in. baza wiedzy o raku na stronie internetowej Alivii, portal Prostowraka oraz webinary edukacyjne takie jak ten dzisiejszy. Dziś mam też przyjemność debiutować jako prowadząca webinar, więc proszę o wybaczenie pewnych niedociągnięć. Chciałabym niniejszym podziękować za przyjęcie zaproszenia do udziału w spotkaniu i witam serdecznie naszych prelegentów w kolejności od planowanych wystąpień. Witam serdecznie doktora Sebastiana Kędzierskiego, internistę, lekarza medycyny rodzinnej i sportowej. Pan doktor oprócz leczenia spełnia się jako pedagog, pracuje jako asystent w Zakładzie Medycyny Rodzinnej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 4 lat pełni też funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej. Witam doktora Pawła Steckiewicza, internistę i hematologa, który od początku swojej pracy zawodowej związanej jest z kliniką hematologii i transplantacji szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Pan doktor jest skoncentrowany głównie na diagnostyce i leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, chłoniaków i właśnie szpiczaka plazmocytowego. Pan doktor jest aktywny naukowo i współautorem licznych publikacji naukowych z dziedziny hematologii i regularnie uczestniczy w międzynarodowych konferencjach naukowych. Serdecznie witam też pana Marka Ambroziaka, podopiecznego Fundacji Alivia, który podzieli się w rozmowie z nami swoim doświadczeniem choroby i leczenia szpiczaka. Witam też koleżankę z Fundacji, Jadwigę Chojecką, specjalistkę do spraw pomocy chorym. Kilka słów, jeśli chodzi o aspekty techniczne webinaru. Zawsze pytają Państwo, czy nagranie będzie potem gdzieś dostępne. Tak, spotkanie jest rejestrowane i będzie dostępne na naszej stronie internetowej oraz Facebooku. Przypominam też, że w ciągu całego naszego spotkania mogą Państwo zadawać pytania naszym gościom przez czat. Prawdopodobnie widzą go Państwo w prawym dolnym rogu ekranu. Czat jest moderowany, więc Państwa pytania mogą ukazywać się z chwilowym opóźnieniem. Czas na odpowiedzi na pytania mamy zaplanowany na koniec naszego spotkania. No i przypominam, że w ramach sesji pytań i odpowiedzi nie mamy możliwości szczegółowego konsultowania poszczególnych przypadków, dlatego pytania powinny być raczej takiej natury ogólnej. Przejdźmy zatem do meritum. Na początek poproszę pana doktora Sebastiana Kędzierskiego o przedstawienie szpiczaka z perspektywy lekarza rodzinnego. Jakie objawy powinny nas niepokoić? Jakie badania diagnostyczne lekarz rodzinny może i powinien zlecić, by szpiczaka potwierdzić lub wykluczyć? Zapraszam, panie doktorze. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie do udziału w dzisiejszym webinarium. Jako lekarz rodzinny pracuję już od 17 lat. Temat szpiczaka może nie jest najczęściej, nie jest to najczęstsza choroba, z jaką się stykamy, ale warto, aby ci pacjenci mieli świadomość i aby byli diagnozowani nieco wcześniej. Jeśli spojrzymy ogólnie na rejestr, Krajowy Rejestr Nowotworów w Polsce, dane dostajemy z pewnym opóźnieniem. Aktualne dane pochodzą z 2017 roku. Jak Państwo widzą, jest to ponad 164 tysiące zachorowań. Niestety prognoza co do najbliższych lat jest niekorzystna, to znaczy spodziewamy się wzrostu liczby zachorowań na nowotwory, po części również z powodu sytuacji związanej z COVID-19, po części z lockdownów oraz z tego, że dostęp do lekarza, dostęp do diagnostyki był pogorszony i część pacjentów po prostu trafia do nas z dużym opóźnieniem bądź w stadium zaawansowanym. Jeśli popatrzymy na diagramy, które przedstawiają częstotliwość występowania nowotworów w Polsce, nieznacznie różnią się, oczywiście występowanie nowotworu różni się troszkę u kobiet i u mężczyzn, natomiast jeśli chodzi o choroby układu krwiotwórczego czy choroby krwi, to sam szpiczak nogi, znaczy ogólnie choroby układu krwiotwórczego to około 1% wszystkich nowotworów, wydawałoby się niedużo, natomiast jeśli popatrzymy wśród naszych znajomych, rodziny, to jednak okazuje się, że zawsze gdzieś ktoś z jakąś formą białaczki, czy też chłoniaka, czy też innego nowotworu układu krwiotwórczego się spotyka. My jako lekarze rodzinni na co dzień też mamy pacjentów stale pod opieką poradni hematologicznych. Jeśli weźmiemy natomiast spośród wszystkich chorób układu krwiotwórczego szpiczaka
mnogiego czy plazmacytowego, to okazuje się, że to jest już 14%, czyli dosyć duży udział w tych wszystkich chorobach nowotworowych układu krwiotwórczego ma właśnie szpiczak. Najwięcej zachorowań mamy w siódmej dekadzie życia, czyli po 60 roku życia. Część chorych, niewielki odsetek ma, występuje ta choroba przed 60, zaledwie u 2% przed 40 rokiem życia. Tym trudniej jest wtedy taka osoba, trudniejsza do zdiagnozowania i do wychwycenia. To, co martwi, to to, że tylko 1 na 50 pacjentów w początkowym stadium swojej choroby wie, że choruje na chorobę nowotworową. Jak Państwo zobaczą, objawy są dosyć niespecyficzne, zaraz o nich powiemy. Czy znamy przyczyny choroby? Ogólnie nie ma specjalnych przyczyn przypisanych do szpiczaka, czyli do tej konkretnej choroby. Mamy ogólne czynniki, które sprzyjają chorobom nowotworowym. Są to po części czynniki genetyczne, czyli jeśli mamy w rodzinie kogoś, najbliższej rodzinie kogoś, u kogo wystąpiły choroby nowotworowe, ryzyko chorób nowotworowych tych samych lub podobnych niestety w naszym przypadku wzrasta. Choroby autoimmunologiczne ze znakiem zapytania. Chodzi o to, że wszystkie przewlekłe procesy zapalne, które toczą się w naszym organizmie, mogą stymulować rozwój nieprawidłowych komórek, czyli takich komórek, które uzyskują w pewnym momencie autonomię, nieśmiertelność i zaczynają produkować nieprawidłowe białka, nieprawidłowe substancje. Więc jest to na pewno grupa pacjentów, którzy wymagają bliższego przyjrzenia się oraz takiej większej naszej uwagi, czujności onkologicznej. Na pewno zakażenia. Wiemy, że każde zakażenie wirusowe czy bakteryjne wpływa gdzieś na naszą odpowiedź immunologiczną i może sprowokować znów powstanie nieprawidłowych białek i nieprawidłowych przeciwciał, co w konsekwencji oczywiście wieloletniej może dalej prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie jonizujące, benzen, azbest, czyli to, o czym mówimy w tej chwili, popularny temat, czyli ochrona środowiska, unikanie dymu tytoniowego, azbest, którego się pozbywamy powoli z naszych domów, wszelkie programy polegające na usunięciu azbestowych dachówek i nie tylko, specjalne środki ochrony do pracy z azbestem. Promieniowanie jonizujące, trudno oszacować jego wpływ na nasze zdrowie, ale staramy się, aby nasze środowisko pracy na przykład było bezpieczne. Palenie papierosów, no temat rzeka, wiemy, że wielu pacjentów podchodzi bardzo luźno do tego tematu. Chciałbym natomiast zwrócić uwagę na sam proces nowotworowy. Wiemy, dokładnie potrafimy ten proces prześledzić. W pewnym momencie te komórki, które mają nas chronić, mają wytwarzać przeciwciała ochronne dla naszego organizmu, doznają transformacji i stają się komórkami nowotworowymi. Wiemy, że cały proces choroby od tej pierwszej nieśmiertelnej, zepsutej komórki do pełnoobjawowej choroby trwa długo, to jest 20 do 30 lat. Dlatego też wspominam o paleniu papierosów, bo to mogą być te czynniki, które palimy dzisiaj, a efekty w postaci nowotworu będziemy widzieli za 10 czy 15 lat. Zawsze warto rzucić palenie, niezależnie czy mówimy o szpiczaku, czy o każdej innej chorobie nowotworowej, jest to niepotrzebny dodatkowy czynnik ryzyka. Jeśli skąd nazwa, tak? Bo nazwa zazwyczaj zawiera pewną podpowiedź. Mówimy szpiczak plazmocytowy, dlatego że jest to rodzaj komórek, które produkują te nieprawidłowe białka, o czym za chwilę powiemy. Druga nazwa to szpiczak mnogi. Mnogi nazwa pochodzi od tego, że choroba rozwija się w kościach i powoduje uszkodzenia kości i są to mnogie uszkodzenia kości. Jak Państwo patrzą na przykład na obraz czaszki pacjenta ze szpiczakiem, mówi się o tak zwanych wygryzieniach przez mole. Rzeczywiście, jakby tak obrazowo popatrzeć, to mamy takie duże ubytki. Rozrastające się komórki nowotworowe powodują uszkodzenie kości i w związku z tym konsekwencje w postaci objawów, o czym zaraz powiemy. Mogą to być kości czaszki, może to być mostek, żebra, kości długie, tak jak tutaj mamy kość ramienną, kości przedramienia, kości, wszystkiego rodzaju kości, które zawierają szpik kostny, tam może dochodzić do przebudowy. Jeśli chodzi o kręgosłup, również bardzo często w odcinku lędziowym, czyli w dolnym odcinku kręgosłupa, dochodzi do zmian, kręgi zapadają się, dochodzi do złamań osteoporotycznych kręgosłupa, powstają kręgi rybie, które rzeczywiście wyglądają, prawidłowy krąg ma bardziej taki
prostokątny kształt, natomiast kręgi zniszczone przez osteoporozę bądź zniszczone przez proces nowotworowy mają kształt takich wypukłych, z dwóch stron są wklęsłe, a wypukłe na zewnątrz, czyli przypominają po trochu kręgi rybie. Pierwszy opisany pacjent z tą chorobą, no takie dosyć okrutne zdjęcie, no ale to pamiętamy, jest rok 1844, 39-letnia kobieta, u której doszło do licznych, mnogich złamań. Były to złamania kości udowych, kości ramiennej, mostka i w literaturze medycznej jest przedstawiana w postaci takiego rysunku, no wygląda to troszkę okropnie. Udało mi się też dotrzeć do leczenia tej pacjentki, więc to był rok 1844, przypominam, pacjentka była leczona rabarbarem i skórkami pomarańczy. No wiadomo, że leczenie nie mogło być skuteczne, no ale próbowano w jakikolwiek sposób pacjentce pomóc, natomiast niestety nie rozumiano wtedy jeszcze istoty choroby. Dlaczego tak się stało? Wiedziano, że pacjentka ma tych złamań sporo, nie może się poruszać, miała duże dolegliwości bólowe, ale nie do końca było wiadomo, dlaczego doszło do tych złamań i skąd wzięła się choroba. Jeśli mielibyśmy w jakiś prosty sposób wytłumaczyć, skąd bierze się choroba, co to znaczy szpiczak, co to są przeciwciała. Tak rozmawiając z pacjentami, rozmawiając ze znajomymi, zasugerowali, żeby cofnąć się do bajki Było sobie życie. I rzeczywiście, jeśli popatrzymy na tę bajkę, tam w sposób dosyć przystępny, wytłumaczona jest rola poszczególnych komórek, które krążą w naszej krwi. Więc komórki limfocyty B są to tak zwane komórki pamięci antygenowej, czyli są to białe krwinki, które krążą w naszej krwi i mają za zadanie wytwarzanie przeciwciał. Czyli jeśli zetkniemy się z jakąś bakterią, zetkniemy się z jakimś wirusem, z czymś niekorzystnym dla naszego organizmu, jednym ze sposobów obrony naszego organizmu jest wytwarzanie przeciwciał. I wytwarzają je komórki plazmatyczne. Jeśli mamy szpiczaka, mamy normalne komórki, które tu są zaznaczone na niebiesko, natomiast w szpiczaku pewna linia komórek zaczyna produkować te przeciwciała w sposób nieprawidłowy. Te przeciwciała niestety nie służą nam dobrze, to znaczy nie wychwytują żadnych bakterii, żadnych przeciwciał, znaczy żadnych wirusów, czyli nie stanowią linii obrony i są produkowane w nadmiernej ilości i w związku z tym dochodzi do zniszczenia właściwego szpiku, do zniszczenia kości oraz do tego, że mamy wszelkiego rodzaju objawy i następstwa, o których za chwilę powiemy. Pokrótce, jeśli popatrzylibyśmy pod mikroskopem, te prawidłowe nasze krwinki, prawidłowe limfocyty są zabarwione na niebiesko, a te nieprawidłowe, takie właśnie duże, otyłe, opasłe limfocyty, komórki plazmatyczne, wytwarzające te nieprawidłowe przeciwciała, tutaj zabarwione są na kolor niebieski. Generalnie, tak jak powiedziałem, komórki limfocyty B są nam potrzebne. Te zdrowe, te prawidłowe komórki są nam potrzebne, aby nas bronić. Też komórki limfocyty B wykorzystujemy na przykład, kiedy się szczepimy, czyli szczepiąc się zapamiętywane są, wytwarzane są przeciwciała i pamięć immunologiczna również zawdzięczamy to komórkom, czyli limfocytom B. Natomiast jeśli dojdzie do transformacji nowotworowej, pojawiają się nieprawidłowe przeciwciała. Jeśli mielibyśmy popatrzeć na samo przeciwciało, jest to białko. Białko zbudowane z dwóch łańcuchów ciężkich, z dwóch łańcuchów lekkich. Na końcówce znajdują się specjalne części tych przeciwciał, które odpowiadają za łączenie się z troszeczkę jak klucz i zamek, za łączenie się z przeciwciałami, które są obecne na powierzchniach bakterii czy wirusów i w ten sposób mają je unieszkodliwiać. Natomiast w szpiczaku mnogim produkowane są przeciwciała, które są bezużyteczne, czyli jest ich produkowane w nadmiernej ilości, te komórki osiągają swego rodzaju nieśmiertelność kosztem innych zdrowych i prawidłowych komórek, produkują dużej ilości przeciwciał, mogą się składać zarówno z łańcuchów ciężkich, czasami są to tylko łańcuchy lekkie, w każdym razie nie mają żadnej pozytywnej roli w naszym organizmie, tylko rolę negatywną. Jeśli mielibyśmy popatrzeć na objawy, niestety nie są bardzo charakterystyczne ani bardzo specyficzne. Na koniec przedstawię też historię trzech naszych pacjentów, którzy mieli zdiagnozowaną i leczoną chorobę szpiczaka mnogiego. Jako lekarz rodzinny na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czy my jako pacjenci, patrząc na swoje dolegliwości? Są to uporczywe bóle kostne.
To, co ja zauważyłem w swojej praktyce, to bardzo często z chorobami nowotworowymi wiążą się bóle kostne, które nasilają się w nocy. Są to na tyle silne bóle, że słabo reagują na podstawowe leki przeciwbólowe. Więc jeśli ktoś ma bóle kręgosłupa, weźmie jedną tabletkę paracetamolu czy jedną tabletkę ibupromu i ten ból mu przechodzi i 2-3 dni go nic nie boli, to raczej możemy wykluczyć, że jest to ból nowotworowy. Bóle nowotworowe wymagają silnych leków przeciwbólowych, często są to leki na receptę. Z mojej obserwacji wynika, że są to często bóle, które wybudzają pacjentów w nocy, nie pozwalają spać. Są to w przypadku szpiczaka mnogiego bóle głównie zlokalizowane w dolnej części kręgosłupa, w miednicy, w żebrach. Oczywiście w każdej kości, która jest zajęta przez proces nowotworowy, może wystąpić ból i może wystąpić złamanie. Drugim powtarzanym objawem przez pacjentów jest osłabienie. Jak to osłabienie? No jest to ciężki do opisania objaw. Przede wszystkim pacjenci orientują się, że tracą na wadze. Przypominam, że znów dotyczy to pacjentów, którzy nie stosują żadnej diety, nie mieli zamiaru odchudzania się, a przychodzą do nas na kolejną wizytę i zauważają utratę wagi. Ile to jest dużo, tak? Bo można powiedzieć, że ktoś schudł 1 kg, czy to jest utrata wagi. Jest to średnio przynajmniej 10% tej wagi naszej podstawowej, 5 do 10% w zależności od tego, jaką mamy wagę wyjściową. I przypominam, jest to w sposób niezamierzony, czyli nie chcieliśmy się odchudzać i jemy według nas normalnie, zachowujemy się normalnie, mamy tą samą aktywność, ale waga nam spada i nie potrafimy tego w żaden logiczny sposób wyjaśnić. Czyli 5 do 10 kilo utrata wagi zazwyczaj występuje u pacjentów ze szpiczakiem oraz innymi chorobami nowotworowymi. Jeszcze jedna rzecz, którą też często ja sam zauważyłem w swojej praktyce, to osoby z chorobami nowotworowymi, oprócz tego, że wybudzają się w nocy z powodu bólu, często też skarżą się nam na to, że w nocy bardzo obficie się pocą, że bardzo jest to jeden z tych objawów taki, który też troszeczkę nakierowuje nasze myślenie w stronę nowotworów. Niewydolność nerek. Tak jak powiedziałem, te produkowane przez szpiczaka przeciwciała nie mają żadnej dobrej roli w naszym organizmie, natomiast mogą blokować różne narządy, w tym również blokować nerki. Odkłada się również wapń w tych nerkach, także to powoduje, z czasem może dochodzić do niewydolności nerek i czasami niestety jest to pierwszy objaw, który naprowadza nasze myślenie na szpiczaka. Niedowłady kończyn dolnych, objawy ucisku na nerw. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze dochodzi do tych złamań patologicznych, złamania patologiczne w kręgosłupie mogą powodować ucisk na korzenie nerwowe i dawać takie przewlekłe objawy neurologiczne. Niestety również samo białko M, czyli to białko monoklonalne, które wytwarza nasz szpiczak, może powodować sama w sobie objawy neurologiczne, neuropatii, czyli uszkodzenia nerwów, końcówek nerwowych oraz takich objawów jak senność, ból głowy, upośledzenie słuchu czy zaburzenia świadomości. Jest to związane z takim objawem nadlepkości, który w tej chorobie występuje, również niespecyficzny, ale tak jak Państwo widzą, nie jest to najczęstszy objaw. Kolejna rzecz, która powinna nas troszeczkę tutaj zastanowić, to przewlekłe infekcje. Nowotwór powoduje to, że produkuje swoje nieprawidłowe białka w sposób niekontrolowany. Niestety powoduje to takie podkradanie, czyli jeśli produkuje dużo czegoś niepotrzebnego, to niestety zabiera też dużo tych potrzebnych dla nas przeciwciał, czyli z czasem rozwoju choroby przestajemy się bronić przed chorobami wirusowymi, przed chorobami bakteryjnymi, nasza odporność robi się coraz słabsza, czyli osoba, która do tej pory praktycznie nigdy nie chorowała, łapie jedną, drugą, trzecią infekcję w krótkim odstępie czasu i też nie potrafimy tego wyjaśnić, tak? Bo nie ma jakiejś przyczyny po temu zewnętrznej. To jest osoba, która żyje, mieszka w tym samym miejscu, w tym samym otoczeniu, w tej samej rodzinie. Do tej pory nigdy nie chorowała, a tu już po raz trzeci na przykład w tym roku trafia do lekarza rodzinnego z ciężką infekcją, wymaga podania antybiotyku czy wymaga skierowania do szpitala. Guzy. Guzy kości i tkanek miękkich wiążą się z tym, że nowotwór wytwarzany jest w szpiku kostnym. Czasami są też lokalizacje pozaszpikowe, ale to jest rzadka sprawa i takie wyczuwalne guzy nie są tutaj akurat częstym objawem. Częstszym będą bóle kostne i złamania, aczkolwiek czasami jako objaw nowotworu mogą być powiększone węzły chłonne, czy też powiększona wątroba, ale to niestety dosyć rzadki objaw i w zasadzie to jest jedna z takich rzeczy, która naprowadza bardziej lekarza do dalszego poszukiwania.
Objawy zespołu nadmiernej lepkości krwi wiążą się z tym, że krąży dużo tego nieprawidłowego białka we krwi. Tak jak powiedziałem, może nam troszeczkę źle wpływać na nerki, może też powodować uszkodzenia innych narządów, w tym właśnie te objawy neurologiczne, o których wspomniałem wcześniej. Żeby zapamiętać może czasami te objawy, żeby jakoś pokojarzyć je ze sobą, w literaturze anglojęzycznej czy w publikacjach amerykańskich często używa się różnych skrótów takich myślowych. W tym wypadku pojawia się słowo crab. Rzeczywiście łatwiej tego kraba zapamiętać i łatwiej powiązać swoje objawy z takim obrazem właśnie kraba. Co oznaczają poszczególne literki? C oznacza wapń, bo niszcząc kość pojawia się nadmiar wapnia w organizmie, które to nadmiar wapnia może powodować na przykład objawy w postaci bólu żołądka, objawy różne gastryczne, na przykład zaparcia, czyli C jak wapń albo C jak constipation, czyli zaparcie. R odpowiada za nerki, czyli od angielskiego słowa renal, czyli nerkowy, czyli co się dzieje z nerkami, dochodzi do ich niewydolności. To białko w pewnym sensie zatyka nam te nerki, przestają pracować w sposób prawidłowy. I mamy objawy niewydolności nerek. Niestety część rozpoznań właśnie od końca jest stawianych, czyli pacjent trafia do nefrologa czy też do lekarza rodzinnego z objawami niewydolności nerek i po nitce do kłębka dochodzimy do tego, że przyczyną tej niewydolności nerek jest właśnie szpiczak plazmocytowy. B jak bones, czyli kości. To, o czym wspomniałem na początku, pojawiają się te wygryzienia przez mole w kościach, czyli liczne takie ubytki kostne, czyli ubytek kości w kości, mówiąc krótko, co po pierwsze powoduje silne dolegliwości bólowe, po drugie taka kość wygryziona przez proces nowotworowy w cudzysłowie jest podatna na złamania, czyli dochodzi do złamań patologicznych. No, głównie takie najczęściej obserwowane w szpiczaku to będą złamania w obrębie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, kości miednicy i kości płaskie, czyli każde takie nietypowe złamanie, kiedy pacjent nie upadł, nie przewrócił się, nie było jakiegoś silnego urazu, a doszło do złamania kości, powinno wzmóc naszą czujność taką onkologiczną, że może to złamanie, czy za tym złamaniem czai się też proces nowotworowy i ta kość jest, złamała się dlatego, że jest uszkodzona od wewnątrz. I A jak anemia. Anemia, jeden z objawów, który pojawia się w szpiczaku późno dosyć, związany jest z tym, że te nieprawidłowe komórki zajmują szpik, czyli w ten sposób nowotwór rozrasta się w szpiku, produkuje swoje nieprawidłowe białka, ale niestety hamuje nam wytwarzanie innych białek i innych potrzebnych nam substancji czy środków do życia, takich jak hemoglobina, która transportuje krew, takich jak płytki krwi, które odpowiadają za krzepnięcie krwi, czyli ucisk jest na prawidłowe komórki, a nadprodukcja nieprawidłowych przeciwciał. Anemia, wiadomo, objawy anemii są często, anemia jest często diagnozowana wśród pacjentów. Oczywiście nie każda anemia oznacza szpiczaka, o czym za chwilę powiemy. Jakie badania pomocnicze? No więc, aby wykluczyć anemię, wykonujemy morfologię. W szpiczaku oraz w większości procesów nowotworowych dochodzi do wzrostu OB. OB świadczy o przewlekłym procesie zapalnym. Tutaj dochodzi również do przebudowy kości, w związku z tym do niszczenia kości, w związku z tym OB najczęściej jest trzycyfrowe, czyli u pacjentów takich, u których OB jest powyżej 100, CRP powyżej 30 czy 40, jeśli wykluczymy inne czynniki, na przykład infekcje, to możemy podejrzewać, że toczy się jakiś proces nowotworowy. Badanie ogólne moczu. Podstawowe badanie, bardzo często niestety pomijane i nad tym ubolewam. Bardzo często pacjenci zgłaszają się z prośbą do lekarza o takie przeglądowe badania raz w roku czy raz na dwa lata, natomiast zapominają przy tym i lekarze, i pacjenci, że badanie moczu też powinno być zawsze tym podstawowym badaniem, które jest w takim przeglądzie wykonywane. Dlaczego? Bo białkomocz, który może się pojawić w przebiegu szpiczaka, jest takim wczesnym sygnałem i pozwala często wykryć ten nowotwór dosyć wcześnie, czyli stwierdzenie białka moczu w moczu, czyli występowanie białka w moczu w dużej ilości może nas naprowadzić na to rozpoznanie. Kreatynina, poziom kwasu moczowego. Są to wskaźniki, które mówią nam o czynności nerek. Jeśli popatrzymy na kreatyninę, często wykonywane badanie. Dodatkowo otrzymujemy również pod spodem, jeśli mamy wynik kreatyniny, dostajemy również taki wynik pod tytułem GFR.
i on jest podawany w procentach. Mówiąc krótko, można powiedzieć, że ten GFR mówi nam o tym, na ile sprawna jest nasza nerka. Czyli jeśli mamy GFR 80, to znaczy, że sprawność naszych nerek to 80%. Jeśli 40, to znaczy, że one są już, czyli zdrowe nerki powinny być sprawne w 100%. Z wiekiem oczywiście nasz GFR będzie coraz niższy i ten spadek GFR-u już się zaczyna od 30 roku życia, więc mając 35 czy 40 lat nie będziemy mieli GFR 100, więc też przygotujmy się na to, że z czasem te wyniki będą coraz słabsze. Natomiast powinniśmy się zaniepokoić, jeśli poziom kreatyniny przekracza 2 oraz poziom ten GFR jest poniżej 40%. To już powinien być dla nas sygnał, że z nerkami dzieje się coś złego, czyli mamy niewydolność nerek. Wracając do morfologii, nie każda anemia świadczy oczywiście o szpiczaku czy o procesie nowotworowym, ale jeśli poziom naszej hemoglobiny jest poniżej 10, powinniśmy się już bliżej temu problemowi przyjrzeć, zgłosić, skonsultować się z lekarzem. Przyczyn anemii oczywiście jest wiele, ale to już jest rola lekarza, żeby tą anemię diagnozować. Natomiast te wyniki poniżej 10 oczywiście powinny nas pod kątem szpiczaka czy pod kątem chorób nowotworowych układu krwiotwórczego już zacząć niepokoić. Poziom kwasu moczowego pośrednio mówi nam również o czynności nerek, bo jeśli mamy chore nerki, to one nie radzą sobie z usuwaniem kwasu moczowego z krwi, więc ten kwas moczowy rośnie. Oczywiście zależy też od naszej diety. Jak wiemy, z wysokim poziomem kwasu moczowego wiąże się choroba dna moczanowa, ale tak jak powiedziałem, to jest jedna z takich rzeczy, która powinniśmy rozpatrywać razem, czyli nie bierzemy jednego badania z tych wszystkich. Jeśli mam podwyższony poziom kwasu moczowego czy podwyższone OB, to będę sobie diagnozował czy rozpoznawał szpiczaka. To nie tak. Zawsze na badania patrzymy w całości. Mówimy o pewnych podpowiedziach, czyli pewne rzeczy podwyższone powinny nam zasugerować, że być może coś z naszym organizmem dzieje się nieprawidłowego. I poziom wapnia. Tak jak Państwo pamiętacie, komórki nowotworowe w szpiczaku uszkadzają kość. To uszkodzenie kości wiąże się z tym, że ona jest w niektórych momentach, w niektórych miejscach słabsza, podatna na łamanie, ale też to uszkadzanie kości powoduje to, że we krwi pojawia się dużo wapnia, z tej uszkodzonej kości dużo wapnia we krwi. Czyli tutaj poziom wapnia przekraczający normę jest tym czynnikiem, który powinien nas zaniepokoić. Do tego mamy jeszcze dokładniejsze badania, które może zlecić lekarz rodzinny. Jest to proteinogram oraz badanie LDH, ale to już lekarz te badania zleca. To są dalej badania krwi, które jeśli poweźmie takie podejrzenie, że coś tutaj jest na rzeczy i być może diagnozujemy dalej pacjenta w kierunku szpiczaka. Jest dalej również immunofiksacja, czyli już wchodzimy w zakres badań specjalistycznych, których lekarz rodzinny zlecić nie może, ale one już w sposób ostateczny potwierdzają nam rozpoznanie choroby razem z innymi tutaj wskaźnikami. Zapewne powie o tym zaproszony do studia hematolog. Teraz często pacjenci narzekają, że nie mogą się dostać do lekarza, że nie mogą sobie tych badań zlecić albo że lekarz im odmówił tych badań. No mam nadzieję, że takich sytuacji nie będzie wiele. Jako konsultant staram się również sprawdzać poprawność działania przychodni, prawidłowy sposób pracy innych lekarzy rodzinnych, ale wiadomo, że człowiek nie jest w stanie dotrzeć do każdego miejsca w województwie. Natomiast mamy teraz takie narzędzie, które nazywa się profilaktyka 40+. I tutaj chciałbym osoby, które podejrzewają, że z ich stanem zdrowia dzieje się coś złego, do skorzystania. Tutaj wchodzimy sami na internetowe konto pacjenta, wypełniamy kwestionariusz i w zamian za wypełnienie kwestionariusza, co zajmuje od 10 do 15 minut, otrzymujemy kod na badania diagnostyczne. Wszystkie badania, które wymieniłem tutaj z tych podstawowych, czyli morfologia OB, CRP, badanie moczu, kreatynina, kwas moczowy, poziom wapnia, zawierają się w tym programie profilaktyki 40+. Czyli jeśli po obejrzeniu dzisiejszego webinaru, który ktoś z Państwa będzie podejrzewał, że być może on lub ktoś z rodziny ma szpiczaka i ma utrudniony dostęp do tych badań, to może je w pewnym sensie zlecić je sobie sam przez internetowe konto pacjenta. Tak jak powiedziałem, sam proces rejestracji, sam proces odpowiadania na ankietę zajmuje od 10 do 15 minut. Kolejna rzecz, którą może zlecić lekarz rodzinny, jeśli mamy podejrzenie szpiczaka, to oczywiście rentgen. Rentgen kości płaskich i kości długich, to zleca lekarz rodzinny. Rentgen dowolnej kości, która boli, a przede wszystkim zachęcam Państwa do tego, aby jeśli mamy na przykład wieloletnie dolegliwości bólowe kręgosłupa czy wieloletnie dolegliwości bólowe stawu
udowego, czy też jakiejś wątpliwości miednicy, czy żeber, czy mostka, żeby nie leczyć tych rzeczy przez wiele lat bez badań podstawowych, po pierwsze, i bez rentgena. Czyli jeśli od wielu lat boli nas kręgosłup, poprośmy naszego lekarza, czy nawet domagajmy się tego, aby wykonać raz na jakiś czas wykonać rentgen, aby wykluczyć właśnie inne rzeczy, które mogą za tym bólem się czaić. Mamy też badania bardziej dokładne, typu tomografia, rezonans magnetyczny, badanie PET. Te wszystkie badania, które tu są wymienione, są już w gestii specjalisty, czyli onkologa bądź hematologa. Tutaj też podpowiem pacjentom, że nadal działa karta DILO, czyli tak zwana szybka terapia onkologiczna. Lekarz rodzinny jest tą osobą, która może wystawić zlecenie do diagnostyki onkologicznej szybkiej, tak zwanej krótką ścieżką, popularnie nazywanej kartą DILO, jeśli ma podejrzenie choroby nowotworowej. Tacy pacjenci trafiają w tak zwaną krótką ścieżką do specjalisty, czyli do onkologa, czy do hematologa, do specjalisty wskazanego przez lekarza rodzinnego i rozpoczynają ten proces diagnostyki specjalistycznej szybciej. Nie muszą czekać wielu miesięcy w kolejkach. Także to jest też ta karta nadal funkcjonuje. Czasami już troszkę o niej zapomnieliśmy, ale jest jak najbardziej dostępna i lekarze rodzinni nadal mogą te karty w przypadku podejrzenia nowotworu wystawiać. Jeśli chodzi o przypadki z własnej praktyki, przejrzeliśmy razem tutaj z kolegami ostatnie 5 lat naszej praktyki. No i co nam ten przegląd przyniósł? Trzy takie przypadki z ostatnich 5 lat pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem. Jak Państwo zobaczą, szpiczak jest diagnozowany dosyć ciężko. Pierwszy przypadek, wywiad mało istotny, dosyć niezbyt obszerna dokumentacja naszej pacjentki, niedawno się przepisała do naszej przychodni, niewielka anemia. Można powiedzieć, że pacjentka miała trochę szczęścia, tak? Bo została wysłana na tomografię komputerową z powodu uporczywego bólu głowy przez neurologa i przy okazji tej tomografii znaleziono właśnie te ogniska osteolityczne. Był obraz bardzo jasny, charakterystyczny, pociągnął za sobą dalszą diagnostykę. Drugi przykład to takiej pacjentki, która dosyć takiej pacjentki, bym powiedział, marudzącej, tak? Czyli taka 72-letnia kobieta, która przychodziła i cały czas skarżyła się na bóle kręgosłupa, cały czas bóle kręgosłupa i jakby była z tego powodu leczona. Oczywiście lekarz rodzinny wykonał badanie obrazowe, czyli rentgen, bo na takie badania mógł wykonać. No i w tym rentgenie doszło do kompresyjnego złamania trzonów kręgów. Natomiast na szczęście lekarz zainteresował się tym, że był widoczny również w tym rentgenie fragment miednicy pacjentki i w tej miednicy również były widoczne te ogniska osteolityczne, czyli te takie właśnie obszary przejasienia w kości, które spowodowały to, że pacjent dalej został diagnozowany w kierunku szpiczaka i niestety to się potwierdziło. Jeśli chodzi o badania pacjentki, w tym momencie, kiedy była rozpoznana choroba, miała niewielkiego stopnia anemię, hemoglobina około 11, OB50, czyli też nie tak wysokie. Natomiast no niestety nie mieliśmy badania moczu, czyli nie mogliśmy stwierdzić, czy w dokumentacji przynajmniej, czy miała już na tym etapie białko moczu, czy nie. Trzeci pacjent, nad nim chciałbym się zatrzymać trochę dłużej, jest to mój wieloletni pacjent, lat 77, obciążony wieloma chorobami, czyli nadciśnieniem, cukrzycą, otyłym pacjent ze chorobą zwyrodniałą stawów i kręgosłupa. Pacjent, który popełnił może jeden błąd w tym wszystkim, mianowicie za każdym razem zgłaszał się do innego lekarza. I to wydłużyło bardzo proces diagnostyczny. I tutaj z tego miejsca też chciałbym do Państwa apelować. Lekarz rodzinny najlepiej zajmuje się pacjentem, jeśli to jest stały lekarz rodzinny. Czyli apeluję, aby starać się korzystać zazwyczaj, czy jeśli to możliwe, i zawsze odwiedzać tego samego lekarza. My prowadzimy dużą przychodnię. W naszej przychodni pracuje wielu lekarzy i pech chciał, że ten pan praktycznie za każdym razem trafiał do kogoś innego. Myślę, że gdyby jedna osoba prowadziła ten proces diagnostyczny od początku, to rozpoznanie moglibyśmy postawić wcześniej. Natomiast te objawy były takie niespecyficzne. Pacjent był cały czas narzekający. Raz był u mnie, raz był u koleżanki, raz był u kolegi. I w związku z tym to rozpoznanie bardzo się nam przeciągnęło w czasie. Pacjent zgłosił się, sięgnęliśmy wstecz, szukaliśmy pierwszych objawów, 2015 rok, początek 2015 roku, bóle kręgosłupa, aczkolwiek pacjent się uskarżał, że bardzo te bóle promieniły mu do lewego biodra. Zgłaszał również utratę wagi, natomiast podawał, że jest to brak apetytu. Jeśli popatrzymy na te objawy,
pamiętamy, zwiększony poziom wapnia we krwi może powodować zaparcia, może powodować bóle żołądka i w związku z tym brak apetytu. I sam proces nowotworowy w sobie zazwyczaj też prowadzi do spadku wagi u pacjentów. Pacjent miał wykonany rentgen. W rentgenie stwierdzono złamania kompresyjne kręgów bez innych patologii. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że sam rentgen niestety tutaj nie jest wystarczającym badaniem, aby na podstawie rentgena kręgosłupa wykryć szpiczaka. Tutaj wyższą wartość wskazuje jednak badanie tomografii komputerowej, ale na nią musi skierować pacjenta lekarz specjalista, czyli neurolog bądź ortopeda. W badaniach krwi u pacjenta mieliśmy już początki anemii, czyli ta hemoglobina była obniżona. Mieliśmy płytki krwi w dolnej granicy, czyli nie możemy jeszcze powiedzieć o małopłytkowości, ale już widzieliśmy, że coś złego się dzieje z jego krwią. No i brak badania moczu niestety, brak badania OB, czyli nie mieliśmy takich dodatkowych narzędzi. Pacjent trafił do pani doktor, do mojej koleżanki. Pani doktor uznała, że pacjent nadużywa leków przeciwbólowych, bo rzeczywiście bóle były dokuczliwe, bóle, niestety również bóle nocne i pacjent używał troszeczkę rzeczywiście bez kontroli leki przeciwbólowe na receptę i bez recepty swojej żony i mało tego jeszcze nawet od córki wyłudzał te leki, bo bóle miał bardzo silne, więc brał tych leków dużo. No i cały czas obawialiśmy się, że doprowadził do uszkodzenia błony śluzowej żołądka i stąd podejrzewała pani doktor, że jest anemia. To, co powinno już nas zaniepokoić, to był półpasiec i to nie taki niewielki półpasiec rzędu 3 kropek czy 5 kropek na ciele, ale bardzo duży półpasiec, taki, który zajmował mu połowę klatki piersiowej. Jest to choroba wirusowa, jest to reaktywacja własnego wirusa ospy przy jakimś spadku naszej odporności. I moje doświadczenie zawodowe jest też takie, że jeśli trafia do mnie pacjent z bardzo rozległym, dużym półpaścem, który zajmuje kilka przestrzeni międzyżebrowych, jest długo leczący się, długo dający dolegliwości bólowe, to bardzo często już powinno to nasunąć naszą pewną czujność onkologiczną, czyli taki bardzo duży półpasiec u pacjenta, u którego wcześniej jakoś tam specjalnie na mnie chorował, powinien zawsze lekarza i pacjenta zastanowić i poszukać troszeczkę dalej. I moje doświadczenie jest takie, że niestety za takimi dużymi półpaścami z długotrwałym zespołem bólowym bardzo często był to jeden z pierwszych objawów nowotworu. Nie zawsze to był szpiczak, ale zawsze gdzieś tam z czasem okazywało się, że pacjent był potem diagnozowany w kierunku nowotworu. Co dalej? Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, w szpiczaku nie mamy dobrej ochrony przed bakteriami, wirusami i pacjent nabawił się takiej infekcji porządnej, doszło do zapalenia płuc, jest to już poważna infekcja. Próbowaliśmy pacjenta leczyć w domu, to znaczy dostał antybiotyk, natomiast pacjent pomimo tego, że brał 4 dni antybiotyk, zgłosił, że jest mu coraz gorzej, że jest coraz bardziej słaby, że jest mu duszno, że nie może wstać z łóżka. Przywiozła go rodzina, rzeczywiście miał trudność z wejściem na pierwsze piętro do gabinetu, także wiedzieliśmy, że coś złego się dzieje. Zleciliśmy szybko badania kontrolne i tu już ta hemoglobina, już mieliśmy ciężką anemię, powoli już zaczęła się małopłytkowość i to OB69. Został skierowany do szpitala do dalszego leczenia i tu znów pech pacjenta. Podczas przyjęcia okazało się, że doszło do krwawienia z żylaków odbytu i przez to został też zakwalifikowany najpierw do leczenia na chirurgię, bo uważano, że ta anemia i te dolegliwości wynikają właśnie z krwawienia z żylaków wody, krwawienia z przewodu pokarmowego. I cały czas te bóle brzucha i cały czas w pamięci to nadużywanie leków przeciwbólowych. Pacjentowi przetoczono krew, stwierdzono, że ma infekcję Helicobacter pylori, natomiast no, pacjent się, mówiąc krótko, nie poprawiał, więc został przekazany na oddział wewnętrzny. I niestety też w toku diagnostyki nie było łatwo, ponieważ pan niestety nie miał zmian typowych ani w rentgenie czaszki, ani miednicy, ani kości ramiennej. Natomiast szczegółowe badania krwi pozwoliły na postawienie tego rozpoznania, tak jak widzicie państwo na slajdzie, czyli białko monoklonalne IgA kappa. Biopsja szpiku potwierdziła to rozpoznanie i pacjent wszedł na drogę leczenia. Tylko tak jak widzicie państwo, zajęło to dosyć dużo czasu, czyli od pierwszych objawów, można powiedzieć, czyli początek 2015 do rozpoznania listopad 2016. Straciliśmy tak naprawdę 2 lata, kiedy pacjent mógł być wcześniej zdiagnozowany i wcześniej leczony. Dziękuję państwu za uwagę. Czekam na dalsze pytania na czacie. Dziękujemy panie doktorze za moc
praktycznych informacji. Przekroczyliśmy trochę czas, ale myślę, że te informacje były bardzo cenne. No cóż, kiedy lekarz internista, lekarz rodzinny wyklucza inne przyczyny dolegliwości i podejrzenie szpiczaka zaczyna być realne, opiekę nad pacjentem przejmuje lekarz hematolog. Jakie są dalsze kroki pacjenta ze szpiczakiem? Jaką diagnostykę się stosuje i jakie są metody leczenia szpiczaka i ich dostępność w Polsce? Oddaję głos panu doktorowi Pawłowi Steckiewiczowi. Zapraszam, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dobry wieczór. Chciałbym powitać wszystkich uczestników, wszystkich gości naszego spotkania. Bardzo państwu dziękuję, że poświęcili państwo swój czas ten wtorkowy wieczór na nasze spotkanie i liczę, że jak najwięcej praktycznych, ciekawych informacji będą państwo mogli z tego wyciągnąć. Korzystając też z okazji, chciałbym złożyć podziękowania na ręce pani Agnieszki dla Fundacji Alivi za zaproszenie mnie do tego jakże ciekawego spotkania. No i trzecie podziękowania do mojego przedmówcy za arcywyczerpujący wykład. W perspektywie mojej prezentacji czuję, że będzie to taka wisienka na torcie, gdyż pan doktor Kędzierski no, przedstawił wszystko wręcz doskonale. Jeżeli by tak funkcjonowała podstawowa opieka zdrowotna, nad czym myślę czuwa pan doktor Kędzierski, przynajmniej jako konsultant w naszym województwie, to na pewno moja rola i zadania, które będą mnie czekały, będą dużo prostsze i sama diagnostyka i leczenie pacjentów dużo przyjemniejsze. No i tak, podejrzenie choroby i co dalej. Czyli pacjent podejrzany, diagnozowany, tak dokładnie tak jak powiedział mój przedmówca, otrzymuje skierowanie do poradni hematologicznej, otrzymuje kartę onkologiczną, no i zgłasza się do nas. Idealnie by było, gdyby pacjent był w znakomitej formie klinicznej, gdy podejrzenie by było podejrzane, ale nie mocno podejrzane, jakby to nie brzmiało, wtedy oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że choroba jest mało objawowa, jesteśmy na wczesnym etapie choroby i spokojnie możemy podejść do dalszej diagnostyki, możemy ją przeprowadzić bardzo rzetelnie i mając czas na analizę każdego etapu, być może nie od razu leczyć, pozostawić sobie czas na obserwację, gdyż szpiczak szpiczakowi nierówny i nie każde podejrzenie też jest od razu szpiczakiem, ale o tym będzie dalej. Bo aby zdefiniować sytuację, w jakiej znajduje się pacjent, czyli czy jest to naprawdę szpiczak, czy jeszcze szpiczak to nie jest, a coś poprzedzające szpiczaka, czy szczęśliwie nie jest to słuszna droga. No i jest to w zasadzie dobra wiadomość, że skierowanie i podejrzenie było błędne. No, musimy przeprowadzić w naszej poradni specjalistycznej szereg badań mniej lub bardziej wyszukanych. Podstawowa rzecz, morfologia, którą już pacjent zapewne będzie miał wcześniej wykonaną przez lekarza rodzinnego. Badanie cenne, tutaj jest ono jednym z elementów określenia objawowości tej choroby, o czym pan doktor wcześniej wspominał, czyli kryteria CRAB, a konkretnie mamy na myśli literkę A, czy u pacjenta występuje niedokrwistość, czy występują inne zaburzenia w morfologii, czyli zaburzenia liczby leukocytów, zaburzenia liczby płytek, które mogą oznaczać zajęcie szpiku i to spore. Badania biochemiczne, też w zasadzie pewnego rodzaju powtórzenie tego, co już było wykonane przez lekarza rodzinnego, a nam będzie też potrzebne do określenia
zaawansowania choroby, jeżeli taka się potwierdzi. No i poziom immunoglobulin, białko całkowite, badania kluczowe, tak jak wspomniał pan doktor, immunofiksacja, immunoelektroforeza. W przypadku zmian w proteinogramie, który, jak pan doktor powiedział, jest badaniem dostępnym w koszyku świadczeń lekarza rodzinnego i bardzo bym życzył sobie i wszystkim pacjentom, żeby lekarze rodzinni o tym badaniu pamiętali. Nie jest to badanie drogie, ale jego jakby wartość niematerialna jest nieprzeceniona, gdyż może wnieść bardzo dużo informacji, a te badania, które nazywamy immunofiksacją, immunoelektroforezą, w przypadku pojawienia się zaburzeń najczęściej we frakcji gamma, gdyż szpiczak i stan go poprzedzający generalnie nazywane są gammapatiami, określi nam, co w tej frakcji gamma naprawdę się kryje i czy jest to białko monoklonalne, które w sposób nieprawidłowy, niepożądany znajduje się w surowicy pacjenta, jest produkowane przez komórki nieprawidłowe. Badanie moczu to też taki must have, dosyć medialne słowo, ale proste badanie, dostępne w zasadzie wszędzie, o znikomej cenie. Też daje nam istotny trop, czy może to być szpiczak, gdyż bywają i takie sytuacje, gdy proteinogram wychodzi prawidłowo, natomiast w moczu zauważamy bardzo dużą ilość białka, a proteinogram dlatego wyszedł prawidłowo, gdyż całe białko, najczęściej fragment białka, w większości przypadków łańcuchy lekkie, są wydalone z moczem i dopiero wykonanie proteinogramu moczu, immunofiksacji, immunoelektroforezy dowiedzie temu, że mamy tu do czynienia z naprawdę poważną chorobą. Ważne, żeby też okazało się to dosyć wcześnie, przed tym, gdy pojawią się objawy niewydolności nerek, gdy ten białkomocz wpłynie znacząco niekorzystnie na funkcję nerek i już to będzie naprawdę sytuacja poważna, już do skrajnie poważnych sytuacji może to doprowadzić, takich, gdy pacjent od razu w chwili rozpoznania samego białkomoczu, na razie jeszcze, gdy nie wiemy, że jest to szpiczak, trafia do oddziałów nefrologicznych i tam wszystko, cała diagnostyka jest poprzedzona włączeniem pacjentów do programu dializ, gdyż funkcja nerek w zasadzie już jest znikoma. Kolejne badanie, już bardzo istotne, bardzo specjalistyczne, jest badaniem szpiku kostnego. Wykonujemy je już wówczas, gdy mamy potwierdzoną gammapatię, gdy białko monoklonalne jest zidentyfikowane, jaki to jest podtyp, czy jest to cała cząsteczka, czy jest to jedynie łańcuch lekki. No to sięgamy do szpiku, czyli w zasadzie w większości przypadków do źródła całej choroby, by odnaleźć winowajcę tej całej sytuacji, czyli nieprawidłowe klonalne plazmocyty, które to białko które powodują zaburzenia morfologii poprzez znaczący naciek szpiku i przez to wyparcie prawidłowych linii erytropoetycznych, hematopoetycznych, przepraszam. Punkcja szpiku, czyli badanie mniej inwazyjne, gdy dosyć relatywnie cienką, dość cienką igłą pobieramy tą frakcję szpiku płynną, czyli w zasadzie sam szpik. Konieczne jest jej wykonanie do określenia przede wszystkim klonalności plazmocytów, szybkiej oceny, ponieważ w badaniu histopatologicznym również zostanie ta klonalność oceniona, czyli klonalność w rozumieniu tego, że mamy do czynienia z nieprawidłowym plazmocytem, ponieważ tak jak w prezentacji poprzedniej wspominał mój przedmówca, plazmocyty są również
jako prawidłowe, bardzo istotne w procesach odpornościowych i one również istnieją, są pożądane i biorą udział w prawidłowej odpowiedzi immunologicznej, a to właśnie te klonalne, czyli nieprawidłowe, odpowiadają za szpiczaka. Ponadto w biopsji, w tym aspiracie, czyli w materiale pobranym z punkcji, na tym materiale wykonujemy badania genetyczne celem oceny zmian pewnych aberracji genetycznych, które będą w przyszłości nam potrzebne do oceny wyrokowania ryzyka przebiegu choroby. Będziemy mogli w pewien sposób wyprzedzająco zaplanować rodzaj leczenia, jego intensywność, mając na uwadze to, czy pacjent jest obciążony takimi zmianami, które klasyfikują go w tej grupie wysokiego ryzyka. No i biopsja szpiku kostnego, badania nieco bardziej bolesne, gdyż tutaj już ingerujemy w tkankę kostną, pobieramy fragment podścieliska, czyli to, gdzie komórki, które w tej frakcji szpiku, w tej frakcji płynnej będą się znajdowały, powstają. Musimy ocenić, czy znajduje się, jak duży ten naciek szpiku jest, potwierdzić tym samym, dlaczego mamy do czynienia z małopłytkowością, niedokrwistością, leukopenią. No i jest to też jedno z kryterium, gdyż masywny naciek szpiku też obliguje nas do włączenia leczenia. I to niezwłocznie. Badania obrazowe. Też uzupełniamy to, co już, a przynajmniej życzyłbym sobie tego i wszystkim pacjentom, co wykonał lekarz rodzinny. W przypadku, tak jak pan doktor wspominał, lekarza rodzinnego będą to badania, proste badania RTG, czyli tak zwany rentgen do poszczególnych kości, czyli albo to będzie rentgen czaszki, albo to będzie rentgen kości dłubie, miednicy. Natomiast my w naszym orężu posiadamy już badania bardziej całościowo oceniające układ kostny. No i w zależności od ośrodków hematologicznych, ośrodków onkologicznych, ta dostępność jest różna. Najczęściej dostępnym i najprostszym, najtańszym, najszybszym do wykonania badaniem jest tomografia niskodawkowa całego ciała. Jest to badanie, które koncentruje się głównie na układzie kostnym, na ocenie wszystkich kości. Radiolog tutaj nam w zasadzie daje opis każdej zmiany w każdej kości. No jest to taki ekwiwalent tego, co robiło się dawniej, gdy pacjent był kilkanaście razy prześwietlany, żeby te wszystkie potencjalnie zajęte kości prześwietlić, ale no były to czyli badania dalece niedoskonałe. Kolejne badanie, rezonans całego ciała, badanie już mniej dostępne, bardziej precyzyjne, określające w pewnym sensie zajęcie szpiku. Doświadczony radiolog potrafi zauważyć w badaniu MR, że coś dzieje się w szpiku, przez to jakieś przesłanki ku temu, że jest on w znacznym stopniu zajęty, jest, już możemy posiadać. No i badanie najbardziej zaawansowane, czyli badanie PET-CT. Zapewne większa część Państwa o tym badaniu usłyszała jako badanie wręcz doskonałe, które pokazuje już najmniejsze potencjalne ognisko nowotworowe. No nie do końca tak jest, ma ono pewne wady, gdyż często proces zapalny też również, mówiąc kolokwialnie, świeci w badaniu PET, tak jak świeci zmiana nowotworowa. Niemniej jednak, nakładając to na badanie TKB, jest to pewna odmiana tomografii, widzimy, jak nasilona jest aktywność chorobowa w poszczególnych częściach czy układu kostnego, czyli jeżeli mamy do czynienia ze szpiczakiem, który nie występuje w swoim obrazie klinicznym jako choroba uogólniona, tylko jako guz plazmocytowy, no to możemy tą zmianę zlokalizować, ale o rodzajach szpiczaka będzie
Dalej. No i tutaj takie podsumowanie w zasadzie tego, co już wcześniej mówiłem, czyli wyniki badań krwi, moczu, badania szpiku kostnego, procedury diagnostyczne pomogą nam już zbudować pewien obraz tej choroby, odpowiednio ją zakwalifikować oraz podjąć decyzję co do leczenia, ponieważ też jak już wcześniej wspominałem, obraz kliniczny szpiczaka MOGG jest niezwykle zróżnicowany, począwszy od pewnego rodzaju nieprawidłowości, jaką jest sama gammapatia, czyli wykrycie białka monoklonalnego we krwi, ale przy odpowiednio niskim poziomie i zajęciu szpiku, czyli w badaniu histopatologicznym, jeżeli wykrywamy niewielki odsetek plazmocytów, w badaniach krwi poziom samego białka monoklonalnego nie jest duży. Jest to wówczas taki stan nazywany gammapatią monoklonalną o nieustalonym znaczeniu, która jest sytuacją obligującą nas do pozostania pacjenta w obserwacji. Tutaj regularne kontrole, ponieważ bierzemy pod uwagę to, że ryzyko transformacji do szpiczaka nogiego z każdym rokiem od rozpoznania wzrasta, jak Państwo tutaj widzą w tym dosyć obszernie przygotowanym przeze mnie slajdzie. 3% osób powyżej 70 roku życia gammapatię może posiadać, ale z każdym wiekiem procent tego wzrasta i pacjent, który w wieku 60 lat miał rozpoznaną gammapatię monoklonalną, po 20 latach, czyli w wieku lat 80, już ma 20% prawdopodobieństwo tego, że w najbliższym czasie szpiczak u niego może się rozwinąć. Niemniej jednak w zależności od, tak jak wcześniej wspomniałem, występowania pewnych aberracji genetycznych, zmian genetycznych, pewnych czynników genetycznych, szpiczak może przyjąć formę dosyć agresywną i od formy skąpoobjawowej, bezobjawowej, tlącej do pełnoobjawowego szpiczaka czasu upływa niewiele, stąd jest bardzo istotne, by pacjenci byli naprawdę objęci bardzo rzetelną i regularną opieką hematologiczną, a przede wszystkim by gammapatię, czyli ten głusy, które tutaj z angielska taki skrót przyjmują, były wykrywane no już na etapie lekarzy rodzinnych i później spokojnie obserwowani. No i oby większość z tych pacjentów szpiczaka nigdy nie miała. Teraz jakie postacie szpiczaka plazmocytowego wyróżniamy? Czyli ten szpiczak bezobjawowy, o którym wspominałem, którego będziemy obserwować, szpiczak nogi objawowy, czyli taki, który leczymy, odosobniony guz plazmatyczno-komórkowy, czyli sytuacja też, którą za chwilę w kilku słowach omówię, szpiczak niewydzielający, czyli forma szpiczaka dosyć trudna do zdiagnozowania, bo pacjent w pewnym sensie posiada objawy ze spektrum tej choroby, natomiast nie wykrywamy białka monoklonalnego i nie możemy monitorować jego poziomu, co dosyć utrudnia i rozpoznanie tej choroby, no i cały proces obserwacji, gdyż trzeba ten moment wyłapać, kiedy będziemy już leczyć, być może od razu leczyć, ale żeby go nie przeoczyć, nie dopuścić już do naprawdę rozrostu przede wszystkim szpiku klonalnych plazmocytów i wyparcia tego krwiotworzenia prawidłowego. No i białaczka plazmatyczno-komórkowa, o której też parę słów za chwilę wspomnę. Czyli czym jest szpiczak bezobjawowy? No jest szpiczakiem, który jest formą tlącą. Jest to forma pośrednia między gammapatią monoklonalną. Plazmocytów szpiku znajdujemy już więcej, natomiast pacjent nie ma przede wszystkim objawów krab.
o których pan doktor wcześniej wspominał, i stężenie białka monoklonalnego jest dużo niższe. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jest to forma tej choroby, którą nie musimy leczyć od razu, ale pacjenta wnikliwie monitorować, i też jest to zadanie dla pacjenta, by przypadkiem gdzieś w tym procesie się nie zgubił. Panie doktorze, tak. Przepraszam, że wejdę w słowo. Będę wdzięczna za troszeczkę streszczenie. Bardziej kompaktowo. Kompaktowo, tak, bo czas mamy ograniczony, a już mamy pewne opóźnienie, więc prosiłabym o... No niestety pan doktor, chyba będę miał żal do pana doktora Kędzierskiego za tak rozbudowaną, jednak. Poważnie to rozważę. Żeby nie przedłużać, to przechodzę szybko dalej. Czyli szpiczak objawowy, kryteria CRAB, tutaj leczenie musimy zacząć szybko. Guz plazmocytowy, no jest to najczęściej wykrywane nie przez lekarza rodzinnego, nie przez hematologa. Często była wykrywane przez onkologów, chirurgów onkologicznych, neurochirurgów, gdy jego lokalizacja znajduje się w obrębie rdzenia kręgowego, w obrębie kręgosłupa, gdzie dochodzi do pojawiania się niedowładów. Badania obrazowe wykazują obecność masy, która uciska rdzeń kręgowy, i neurochirurdzy na podstawie badania histopatologicznego taką postać rozpoznają, i jest to również stan do leczenia. Rodzaj leczenia, leczenie na pewno chirurgiczne, później leczenie uzupełniające, o tym też postaram się szybko powiedzieć dalej. Szpiczak niezwydzielający, o tym też już wspominałem wcześniej, czyli są plazmocyty, jest to coś więcej niż gammopatia, ale jeszcze nie jest to tak sytuacja poważna, by rozpoczynać leczenie. No i białaczka plazmomatyczno-komórkowa, sytuacja ekstremalna. Wówczas, gdy we krwi obwodowej pacjenta pojawiają się plazmocyty znaczącej ilości, no to jest to, plazmocytów generalnie nie powinno być we krwi obwodowej. Już pojawienie się ich nawet małej ilości wymaga, już jest to sygnał alarmowy, wymaga powtórzenia, weryfikacji, a jeżeli ten odsetek będzie narastał, wówczas leczenie jest konieczne, i to bardzo szybko. Jak przebiega szpiczak? Jak wspomniałem, forma bezobjawowa, gammapatia. Gdy pojawi się szpiczak już objawowy, aktywny, rozpoczynamy leczenie, uzyskujemy remisję, czyli spadek tego białka w takich metodach, powiedzmy w cudzysłowie, grubych, już niewykrywalnego. To jest stan idealny, gdzie musimy się posłużyć już głębszymi metodami diagnostycznymi, żeby wykryć plazmocyty. No i kolejne nawroty, jak Państwo widzą, przebiegają już z większą ilością białka monoklonalnego, natomiast jego obniżenie, czyli uzyskanie odpowiedzi optymalnej, jest coraz trudniejsze. No jak leczymy i dlaczego leczymy i po co leczymy? Leczenie jest bardzo ważne, ponieważ szpiczak jest chorobą bardzo poważną. Dlaczego go warto leczyć, mimo tego, że no na dzień dzisiejszy jest chorobą nieuleczalną? No na pewno nowoczesne metody leczenia, które no mamy coraz więcej, miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli jeszcze lepiej dostępne, i dzięki takim instytucjom jak Fundacja Alivia będzie też większe grono pacjentów mieć możliwość dostępu do tych terapii. No i dzięki nim możemy pacjentowi wydłużyć życie, możemy komfort życia jakby przywrócić do tego sprzed choroby, zmniejszyć dolegliwości, no generalnie poprawić jakość życia, zmniejszyć ilość zakażeń, no co też jest istotne, bo tak jak wcześniej pan doktor Kędzierski wspomniał, Jest to jeden z objawów i jest to no, sytuacja, która gdy będzie częsta i dosyć poważna, może zagrażać bezpośrednio życiu
pacjenta. Jakie leczenie, czy każde dla każdego? No nie. Tutaj nowoczesne terapie, nowoczesne założenia leczenia, obecna strategia leczenia chorób onkologicznych również obowiązuje w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, czyli jest to leczenie jakby skrojone dla pacjenta. Musimy ocenić stan ogólny pacjenta, choroby współistniejące, wiek pacjenta, jego status, styl życia, no tak jak on funkcjonuje w swoim środowisku, na ile on będzie w stanie temu leczeniu, reżimowi tego leczenia się podjąć, dojeżdżać do ośrodka także, żeby to leczenie raczej nie było gorsze od obecnej choroby, dwa, żeby nie było dla pacjenta większą udręką niż sama choroba. Mam na myśli tu dalekie dojazdy do ośrodków onkologicznych, że u niektórych pacjentów w pewnych sytuacjach trzeba leczenie dostosować w ten sposób, aby było ono dla chorego bardziej komfortowe. No i nie wymagało jakby jeszcze większej udręki niż sama choroba, która chorego dotknęła. Trzeba rozważyć, wziąć pod uwagę każde wcześniejsze leczenie, wszystko, co było wcześniej zrobione, tak by terapia była optymalna, skuteczna i obu stronom przynosiła maksymalne korzyści, żeby ta współpraca lekarza z pacjentem układała się bardzo dobrze, żeby lekarz był zadowolony z rezultatów leczenia, pacjent był zadowolony z rezultatów leczenia, no i pacjent też nie był przez lekarza udręczony. No i jakie pokrótce opcje leczenia? Chemioterapia. No to pojęcie jest dosyć ogólne. Obecne leczenie szpiczakowe ma charakter bardzo celowany. Już nie jest to taka siermiężna chemioterapia, jak to było wiele lat temu, którą wspominam z początków mojej kariery zawodowej, gdy po kilku cyklach chemioterapii można było się zastanawiać, co było gorsze, choroba czy leczenie, które pacjentowi w związku z tą chorobą było aplikowane, z czego wynikało więcej objawów, czy z tego leczenia, czy z tej choroby. Obecne narzędzia terapeutyczne, obecne leczenie w zasadzie w większości przypadków odbywające się w trybach ambulatoryjnych, w tych hospitalizacjach jednodniowych. No sposób jego jakby prowadzenia dowodzi temu, że jest ono maksymalnie pozbawione objawów niepożądanych, maksymalnie przyjazne pacjentowi, poprawiające jego komfort codziennego życia, pozwalające na normalne funkcjonowanie, powrót do codzienności i nie odczuwanie w zasadzie w znaczącej większości przypadków działań niepożądanych. Mam tu na myśli już te leki najbardziej zaawansowane, najnowocześniejsze. Radioterapia to jako bardzo cenne leczenie uzupełniające, często leczenie pierwszoliniowe, jak w szpiczakach, jak w guzach plazmocytowych, gdy jest to zaraz po leczeniu chirurgicznym metoda uzupełnienia jego, zmniejszenia dalszej masy, pozwalające pacjentowi uniknięcia dalszej terapii, przejścia do etapu obserwacji, jeżeli szpiczak nie wykazuje jakiejś innej objawowości. Tak w dużym skrócie, bo nie jest też to takie zero-jedynkowe. Natomiast też radioterapia ma bardzo dobre rezultaty przeciwbólowe, szczególnie w zaawansowanej chorobie kostnej. Często radioterapeuci pomagają nam, by na początku szczególnie leczenia w sposób dosyć szybki pomóc pacjentowi w pokonaniu jakże uciążliwych dolegliwości bólowych. Przeszczepy, czyli przeszczepienie krwotwórczych komórek macierzystych. Tu mamy dwie drogi, ta najczęstsza, czyli przeszczepienie autologiczne, no i ta rzadziej stosowana, szczególnie w obecnym czasie nowoczesnych terapii jest to leczenie zarezerwowane już dla pacjentów najgorszych, z postaciami najgorszych, najbardziej
najgorzej rokującymi, no dająca przynajmniej w teorii możliwość osiągnięcia bardzo głębokiej odpowiedzi, no, czy wyleczenia, może aż tak daleko bym tutaj nie szedł. Natomiast w teorii może pomóc, no, niestety ta teoria dotyczy niewielkiego odsetka pacjentów. Przeszczepienie otologiczne, w takim rozszerzonym, ale jednak skrócie, w zasadzie nie jest to przeszczepienie sensu stricte lecznicze. Jest to przeszczepienie wspomagające. Istotą tutaj jest podanie wysokodawkowej chemioterapii. Takiego, powiedzmy, też mówiąc obrazowo, mocnego strzału chemicznego, by dopaść resztę plazmocytów, które gdzieś tam jeszcze, którym udało się ukryć przed leczeniem, które stosowane było w leczeniu indukującym. No i minusem tego jest to, że ta potężna dawka chemioterapii dopadnie te plazmocyty nieszczęsne gdzieś tam ukryte, ale przy okazji mocno uszkodzi zdrowy szpik i podajemy pacjentowi jego własne komórki po to, by szybciej odbudował się szpik po tym leczeniu, by pacjent miał najmniejsze, jak najmniej powikłań po tej terapii i jak najszybciej mógł opuścić klinikę, udać się do domu. No to wspomniałem, alogeniczne przeszczepienie, no jest tutaj efekt terapeutyczny, jest to od osoby jakby drugiej, czyli jest to albo od kogoś z rodziny, albo od dawcy obcego i tutaj w wyniku działania mechanizmów immunologicznych dążymy do tego, by pojawił się efekt przeszczep przeciwko szpiczakowi, czyli tak jak przeszczep ma właściwości, przeszczepiony materiał do tego, by walczyć z biorcą i tu stosujemy leczenie immunosupresyjne, by tego to zminimalizować, no to efekt tego, by walczył z obcymi plazmocytami jest pożądany. No i jakie leki? Leki o większej skuteczności. Tu mamy w zasadzie w Polsce dostępne obecnie trzy grupy leków. Leki immunomodulujące, czyli działające nie może bezpośrednio na komórkę szpiczakową, na plazmocyta, ale na to, gdzie on sobie lubi przebywać, na mikrośrodowisko szpiku, na tą całą burzę zapalną, której pływają sobie plazmocyty i które bardzo lubią im to środowisko, troszeczkę zabieramy. Przede wszystkim przez ograniczenie tych komórek współtowarzyszących, biorących udział w tej burzy zapalnej, zmniejszenie krwiotworzenia, czyli generalnie odbieramy mu komfort jego bytowania, walczymy z mikrośrodowiskiem, w którym do tej pory tak sobie świetnie egzystował i działał na niekorzyść pacjenta. Inhibitory proteasomów, czyli już lek bardziej celowany w komórkę, w adresata, czyli w nasze plazmocyty, wykorzystujemy tu poznany mechanizm, który jest pożądany w niektórych komórkach, no akurat szpiczakowej. Nie widzimy jakichś korzyści z istnienia proteasomu, więc go hamujemy przez to. On nie może pozbywać się, ten przetwarzacz, ten recykling przestaje funkcjonować, białek, które w komórce się znajdują i komórka po prostu, tak mówiąc też obrazowo, zapycha się i niestety nie jest w stanie dalej funkcjonować i plazmocyt umiera i szczęśliwie ten mechanizm jest dlatego wykorzystywany, też komórki nowotworowe 1000 razy bardziej podobno są podatne na działanie inhibitorów proteasomu, dlatego tutaj skuteczność stosowanych obecnie inhibitorów proteasomu, czyli bortezomibu, karfizomibu i iksazomibu jest bardzo, bardzo duża. No najlepsza w pierwszej linii przeciwciało monoklonalne. Kolejny lek adresowany już typowo dla plazmocyta trafia dokładnie w komórkę, w antygen, który na sobie nosi, czy to jest ten antygen CD38 czy BCMA, to są takie, powiedzmy, punkty uchwytu, którymi łączy się, tego nie ma na innych komórkach zdrowych, czyli tutaj lek uderza prosto w winowajce i no jest takim snajperem, który
który trafia prosto w tego terrorystę, przestępcę i unika działania na otoczenie, które w bezpośrednim sąsiedztwie innowacji się znajduje. Tutaj leki dostępne aktualnie to daratumumab i cetuximab, może jeszcze nie, ale ten pierwszy możemy stosować. No i inhibitory dla acetylhistonów, nazwa jest dosyć no, trudna do zapamiętania i lek na razie jeszcze nie stosowany, przynajmniej w Polsce, w codziennej praktyce, no ale też skuteczność jest jego duża i miejmy nadzieję, że do tego oranżu, który będziemy mogli dysponować niebawem, dołączy. No i hit ostatnich lat, hit w leczeniu chorób hematologicznych układu chłonnego, terapia CAR-T, czyli dostosowanie, leczenie pacjenta własnymi komórkami pożyczonymi i oddanymi, ale tak jak w przypadku transplantacji autologicznej są tylko pożyczone, zamrożone i oddane, tutaj są poddane procesom inżynierii genetycznej, tak żeby własna komórka, własny limfocyt te zaatakował tą niepożądaną komórkę, czyli tego plazmocyta, tak jak w przypadku przeciwciał monoklonalnych, których porównałem do snajperów i tutaj trafia ta kula. Winowajce to tutaj z własnych żołnierzy, z własnych komórek, z własnych limfocytów szkolimy ich na zawodowych morderców, którzy mogą do organizmu po takim przeszkoleniu wrócić i dopaść tego plazmocyta, no i się z nim ostatecznie policzyć. No, terapia na razie dostępna w Polsce, ale w badaniach klinicznych. Amerykańska Agencja Leków już zatwierdziła lek do leczenia. Myślę, że no tam jak zwykle wszystko się zaczyna i będzie to bardziej, myślę, wcześniej dostępne. Miejmy nadzieję, że i u nas też niebawem się to pojawi. To co oferta, może nie oferta, zalecenia jakie są. Jak Państwo widzą, tutaj każdy schemat oznacza, każda literka w każdym schemacie oznacza, jaki lek jest zawarty. Tu generalnie, żeby już nie omawiać każdego schematu, już nie mamy za to czasu i tak też już nam ten czas ucieka. Oznacza nowoczesny lek, założenie, takie zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej oparte na zaleceniach Stowarzyszeń Międzynarodowych. Mówią jasno, by terapia była skuteczna, terapia w pierwszej linii, to co uzyskamy w pierwszej linii jest najważniejsze, więc tutaj jak najwięcej nowoczesnych leków, preparaty, schematy oparte na kilku lekach o różnych mechanizmach i najlepiej, żeby to były kolejne, najlepsze w danym momencie leki, wówczas łączone w te schematy wielolekowe. Wówczas ich skuteczność i ta odpowiedź będzie najlepsza, bo to, co osiągniemy za pierwszym razem, no, zaprocentuje nam w przyszłości. Dalej, tak jak mówię, pacjentów, dzielimy pacjentów na tych kwalifikujących się do transplantacji autologicznej i na tych niekwalifikujących się z różnych powodów. No i tutaj Państwo widzą tą całą ścieżkę z tymi rekomendowanymi cyklami, schematami do przeszczepów, do podtrzymania, no to też jest tutaj na ziemi polskiej niestety myślenie jeszcze życzeniowe. Jak leczymy nawrót? Nawrót, leczenie progresji, nawrotu musi być przede wszystkim poprzedzone analizą też stanu pacjenta, wcześniej stosowanego leczenia, oparte najlepiej na lekach, których o mechanizmach dotąd nie stosowanych w pierwszej linii leczenia, albo na tych, które już były w mechanizmie, czyli takich z grup stosowanych, ale nowej generacji. No i tu też pokrótce jest to wymienione, no ale też nie mamy czasu, żeby to bardziej rozwijać, a tak wygląda stan obecny, to co ministerstwo pacjentom może w ramach finansowania przez płatnika, czyli przez NFZ
zaoferować, czyli generalnie pierwsza linia schematu partenomortezomibie jako jedynym leku z tych nowocześniejszych, talidomid też, ale no, immunomodulujący, ale pierwszy, no niestety tej najstarszej generacji. W kolejnych liniach pojawiają się już leki nowsze lub o innym mechanizmie, tak jak w drugiej linii możemy już zastosować daratumumab, czyli przeciwciało monoklonalne. W kolejnych liniach są już nowe generacje leków immunomodulujących i ich odpowiednie połączenia, natomiast no, warowania niestety są takie, że z każdą kolejną linią grupa pacjentów, którym możemy to zaoferować, jest coraz mniejsza, a w mojej opinii, pewnie w opinii wielu hematologów borykających się z tą chorobą, no niestety to, co tutaj jest oferowane w liniach drugiej, trzeciej, czwartej, u niektórych pacjentów już powinno zastosowane być w linii pierwszej i na pewno by efekty wówczas leczenia były znacząco lepsze. No i to tyle, co chciałem Państwu tak w dużym skrócie przekazać. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy Panie Doktorze. Temat myślę jeszcze niewyczerpany, ale bardzo dużo ciekawych informacji, przynajmniej ze jak tego, co jest dostępne być może w przyszłości. Mamy jedno pytanie od naszych podopiecznych, którzy w oczekiwaniu na webinar zgłosili. Pytanie o terapię lekami podskórnymi. To jest teraz w dobie COVID-u bardzo ważne, by pacjenci o obniżonej odporności mogli korzystać z takich najmniej inwazyjnych i najmniej kontaktowych, jeżeli chodzi o bycie w szpitalu, metod. Czy leki stosowane podskórnie w warunkach ambulatoryjnych są dostępne w Polsce? Czy już, czy w jakiś sposób są rekomendowane? W zasadzie jeden lek w tej chwili dostępny na ramach finansowych, czyli ten poczciwy bortezomib. To jest jedyny lek, natomiast w perspektywie mam nadzieję najbliższych miesięcy, bo takie pogłoski są, że będzie dostępny daratumumab, gdyż w badaniach klinicznych osobiście uczestniczę w badaniu klinicznym jako główny badacz, gdzie stosujemy formę podskórną daratumumabu pacjentów. Są sposób szybki, leczeni w krótki, w trybie ambulatoryjnym, no ale z kolei tutaj ograniczenie programem terapeutycznym, że no niestety to kolejne linie. Niemniej jednak no jest nadzieja, że do bortezomibu stosowanego podskórnie dołączy daratumumab. No niemniej jednak też gro tych leków przeciwszpiczakowych ma formę tabletkową, tak jak ixazomib w schemacie IRD z rewlimidem, dexametasonem. Obecnie dedykowany dla najbardziej obciążonych, największym ryzykiem tym cytogenetycznym, molekularnym pacjentów, jest w zasadzie oparty tylko na tabletkach, a leczenie jest no, bardzo nowoczesne i skuteczne, więc tutaj generalnie leczenie szpiczaka jest raczej, no nawet ten bortezomib, który jest podawany podskórnie, gdy był podawany w bolusie, czyli dożylnie, no też to dużo czasu nie zajmowało. Jedynie daratumumab jest to odlew, to jest przeciwciało monoklonalne, który trwa dłużej, to tutaj wprowadzenie formy podskórnej będzie dużym postępem i skróceniem czasu pobytu pacjenta. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pozostałe pytania z czatu postaramy się przeczytać w dalszej części. A teraz zapraszam pana Marka, a państwa do wysłuchania historii walki z nowotworem. Pana Marka z Warszawy, który jest podopiecznym Fundacji Alivia i jest przykładem, że szpiczak może atakować w dość młodym wieku. Panie Marku, ile pan miał lat, kiedy u pana zdiagnozowano szpiczaka i w jakich okolicznościach? Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie, dziękuję Fundacji Alivia za zaproszenie, dziękuję moim też przedmówcom za tak dokładne opisanie schematów leczenia i postępowania. Bardzo bym sobie życzył, żeby tak lekarze podchodzili do każdego pacjenta w Polsce. Ja niestety nie miałem 10 lat temu takiego szczęścia w diagnozie. Aczkolwiek powiem, jak to mi wszystko wystąpiło. Miałem 40 lat, to było w 2012 roku. Byłem bardzo aktywnym człowiekiem, bardzo dużo pracowałem, grałem w tenisa. Pierwsze objawy, ja może ściągawkę sobie otworzę mniej więcej, co chciałem powiedzieć. Kiedy u mnie zdiagnozowano pierwsze objawy szpiczaka, to było
Ja bym powiedział, pierwsze objawy to było lato 2012 roku podczas wakacji nad Polskim Morzem. Nie miałem siły wrócić z plaży. Bolały mi nogi, byłem bardzo zmęczony, po prostu. W tak zwanym międzyczasie to był sierpień, a wcześniej jeszcze, ponieważ grałem w tenisa, to w czerwcu, lipcu zacząłem odczuwać bóle kręgosłupie, zgłosiłem się do akurat do lekarza kręgosłupa, akurat wtedy nic nie wykryto, trochę zbagatelizowano, bo te objawy były niespecyficzne, no po prostu ból, tak? Następnie we wrześniu, jak wróciłem do pracy, zaczęły się pojawiać bóle w nogach, bardzo silne bóle w nogach, to co pan doktor Kędzielski powiedział na samym początku, o czym ja oczywiście nie wiedziałem. Ja potem zdiagnozowano mnie złamanie patologiczne jednego z kręgów, więc miałem też guz przy kręgosłupie wielkości takiego pięści dorosłego mężczyzny. I on dociskał, dociskał nerw do kręgosłupa, przez co to objawiało się bardzo silnymi bólami w nogach. Paradoksalnie jest tak, że w zależności od tego, z tego co ja wiem jako laik, w którym miejscu jest narażony kręgosłup na tego typu uszkodzenia, czy dociskanie nerwu do kręgosłupa, to w różnych miejscach objawia się to bólami w nogach. Ja w pewnym momencie po prostu nie mogłem, przestałem chodzić, znaczy nie mogłem wstać. Pierwsza diagnoza to były korzonki, a następna diagnoza była jak już po tygodniu, pod koniec września 2012 roku, jak już naprawdę nie mogłem wstać 3 dni, zabrano mnie na rezonans, zabrano mnie na tomografię komputerową, wykryto wtedy zmiany osteolityczne w kręgosłupie. Następnie przechodząc jeszcze, co się u mnie... tak za międzyczasie jeszcze, co jest dość istotne właśnie. Jak ja kończyłem w sierpniu 2012 roku 40 lat, poszedłem do lekarza. Powiedziałem pani doktor, że chcę sobie robić przegląd. Przegląd całego siebie. Taki kompleksowy. Morfologia, mocz, USG jamy brzusznej, wszystko. Tu namawiam wszystkich pacjentów do tego, żeby namawiać lekarzy także tych, którzy nie chcą zlecać takich badań albo na przykład kwestionują, tak jak moja pani doktor, po co mi coś takiego. Powiedziałem, że chcę sobie zrobić przegląd życia, mam 40 lat, zaczyna się u mnie kryzys wieku średniego, w związku z tym chcę sobie zrobić. Tam wtedy w lipcu, to wtedy jeszcze przed tymi bólami wyszła anemia, wyszło 10,5, miałem hemoglobinę, no więc tak trochę nie kwestionując tego, co szanowni moi przedmówcy powiedzieli, ja mi się wydaje, że u 40-letniego mężczyzny niespełna, wtedy jeszcze nie miałem bez miesiąca 40 lat, 10,5 hemoglobiny, które utrzymuje bardzo aktywny tryb życia, to wydaje mi się mimo wszystko, że to jest wskazanie do tego, żeby to dalej mocno zbadać. To tylko tak tego gwoli komentarzy uzupełnienia. Pokrótce, okazało się, że tak, mam złamanie patologiczne kręgu TH11, czyli w odcinku to było chyba piersiowo-lędźwiowym, z tego co kojarzę, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie miałem złamanie, musiałem mieć zrobioną stabilizację kręgosłupa, grozi mi niedowłady w nogach, ja nie mogłem już chodzić. Miałem pierwszą zrobioną operację kręgosłupa polegającą na wkręceniu takich dwóch prętów długości każdy 15 cm po dwóch stronach kręgosłupa, każdy pręt na 4 śruby. Tytanowa na dole wkręcony w kręgosłup, dzięki temu chodzę, chociaż jestem niższy jakieś 2-3 cm, ponieważ wtedy jakieś złamanie kompresyjne kręgosłupa, człowiek się po prostu robi niższy. Co czułem, jak zdiagnozowano? Chyba tradycyjnie jak wszyscy, u których zdiagnozowano nowotwór, w tak młodym wieku zwłaszcza. Wtedy te dane, ja pamiętam dane jednego z moich przedmówców, że szpiczak występuje u 2% pacjentów poniżej 40 roku życia. Wtedy, 10 lat temu, to było tylko chyba u 0,5% pacjentów, z tego co ja pamiętam. Ja miałem wtedy właśnie 40 lat. Więc jak wygrana w totka. Może coś przeciwnego, w każdym bądź razie szansa trafienia akurat tej choroby, która jest chorobą ludzi starszych po prostu. Być może było ją trudno tak wykryć, być może było trudno zdiagnozować lekarzom pierwszego kontaktu. Więc co czułem? No w wieku takim, jak byłem aktywny zawodowo, to czułem demotywację, czułem depresję, czułem załamanie. Przeszedłem tą operację kręgosłupa, wtedy też pobrano oczywiście
z tego guza pobrano wycinek guza, żeby zbadać, co to jest. Czekałem na wyniki, nie pamiętam, 2-3 tygodnie, potwierdzono szpiczaka. Miałem do wyboru leczenie w Polsce. Wtedy leczenie niestety w Polsce było, jakby to powiedzieć, dobre jak na standardy, powiedzmy tak zachodnie, 20-25 lat temu. Teraz jest trochę lepiej. Nie jest właśnie, tak samo, co pan zaproponowano? Jaki rodzaj leczenia? Nie wiem, czy mogę się pan zdecydował. Te leki wymieniać, bo nie wiem, czy te leki akurat są to są CTD, tak zwane, cyklofosfamid, talidomid i deksametazon. Talidomid jest bardzo dobrym lekiem, tylko że on powoduje polineuropatię, nieodwracalne polineuropatię u pacjentów. U większości pacjentów, 60% pacjentów po prostu ma zniszczone nerwy nowowodowe w rękach i nogach. To odpowiadając na pytanie, tutaj jedno z pytań, które się pojawiło, czy są pan doktor odpowie, czy są odwracalne polineuropatie? Nie wiem. Ja mam zniszczone, w tej chwili po dwóch chemiach jestem, mam zniszczone około 80% nerwów w nogach, a mimo tego chodzę, normalnie funkcjonuję, głównie odczuwam drętwienia i w stopach i mrowienie. Więc bardzo długo w ogóle polineuropatie, czyli zniszczenia nerwów na przykład obwodowych w nogach są nieodczuwalne, podejrzewam, że do 50% praktycznie się tego nie czuję, bo inne nerwy po prostu przejmują funkcję tych zniszczonych. Jak wyglądało leczenie? Miałem do wyboru to leczenie w Polsce. Miałem do wyboru super nowe leczenie, które jest już dostępne w tej chwili na szczęście w Polsce, nie w pierwszej linii leczenia wprawdzie, ale było wtedy dostępne w badaniach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Wybrałem to leczenie w Stanach Zjednoczonych. Spędziłem w Stanach Zjednoczonych 8 miesięcy, mieszkałem 8 miesięcy w Stanach Zjednoczonych od stycznia 2013 do września 2018 roku. Leczenie zadziałało fantastycznie od razu, praktycznie od pierwszego podania leku, dokładnie karfilzomib, bo czułem mrowienie w plecach. Lekarz powiedział mi, że to jest oznaka tego, że lekarz zaczyna działać i zaczyna po prostu mi wypłukiwać ten guz, który tam był. I to jest po prostu oznaka leczenia. Po 3 miałem cyklach, już miałem pełną odpowiedź, po 4 miałem pełną odpowiedź, nie wnikając w szczegóły, taką najbardziej z pełnych możliwych. Miałem podanych w sumie 8 cykli leczenia, wróciłem do Polski w 2019 roku. Co było najtrudniejszego w czasie leczenia? Ja bym powiedział tak. I znowu dziękuję jeszcze raz przedmówcom, że powiedzieli o tym, jak powinno wyglądać w tym momencie diagnozowanie osób w Polsce. Wiele się pewnie pozmieniało. Jest to terapia... Szybka ta ścieżka onkologiczna dla pacjentów. Natomiast powiem tak, podejście wtedy do lekarzy, do których nie miałem szczęścia, no powiem tyle, nie miałem szczęścia tam, gdzie do ośrodka trafiłem. Podejście lekarzy do leczenia mnie w Polsce versus to leczenie, które otrzymałem i to pozytywne nastawienie, to było badanie kliniczne w Stanach Zjednoczonych, więc też inne warunki leczenia, więcej lekarzy ci mogli poświęcić mi czasu zdecydowanie, ale to też samo takie nastawienie pozytywne mi od samego początku lekarzy, którzy mieli dla mnie czas, którzy tłumaczyli wszystko, jak to będzie działało, mieli zawsze czas na pytania, odpowiedzi, a ponieważ jestem osobą dociekliwą, to miałem dużo pytań, plus pogoda. Ja mieszkałem pod Waszyngtonem w takim największym ośrodku państwowej klinice w Bethesdzie. Tam jest między innymi też taki ośrodek leczenia osób z rządu federalnego USA obok. Piękna pogoda, to jest mniej więcej na wysokości północnej Hiszpanii, gdzie jest bardzo ciepło, bardzo słonecznie, nastawienie pozytywne lekarzy, pogoda, dużo słońca, bardzo mi pomogło. Co było w samym podejściu do leczenia, co było najtrudniejsze w czasie tego leczenia? Ja sądzę, że najtrudniejsze było paradoksalnie to, że efekty miałem po 2-3 cyklach, a musiałem być 8 cykli, ponieważ to było badanie kliniczne. Znaczy mogłem przerwać to oczywiście, natomiast chciałem, żeby to leczenie było z pełnym benefitem dla mnie, żeby dostać całe leczenie, chociaż badanie kliniczne mogłem przerwać w całym momencie. Najtrudniejsze było to, że byłem daleko od domu, od Polski, tam 8 miesięcy mieszkałem, to totalnie zmieniło moje życie zawodowe. Ja nie wróciłem do trybu pracy zawodowej, do tego trybu pracy, jaki miałem wcześniej po leczeniu, aczkolwiek paradoksalnie wyszło mi to na dobre. Wyobrażam, się, jak...
Wyobrażam sobie, że no, te kilka dobrych miesięcy poza domem, no, pogoda to połowa sukcesu, ale czy miał Pan wsparcie w otoczeniu, w rodzinie? Pan pojechał tam sam czy z rodziną? Sam. Znaczy pojechałem, pierwszy tydzień spędziłem z żoną, która pomogła mi się zaklimatyzować oraz pomogła mi po raz pierwszy w dwóch, no może niecałych dwóch, dziesięciu dniach, powiedzmy takich diagnozowania, znaczy badań przed badaniem klinicznym. Potem już byłem sam zupełnie, natomiast utrzymywałem kontakty pomocą środków komunikacji elektronicznej z rodziną przez Skype'a praktycznie codziennie. A mówił Pan w otoczeniu o swojej chorobie, czy tak, raczej to była ta wszyscy, tajemnica? Ponieważ ja pracuję w takim dużym kontakcie z ludźmi, w takim relacyjnym biznesie, w zasadzie od samego początku wszyscy widzieli w moim otoczeniu biznesowym, że no ja znikam na rok na leczenie, mi nie będzie, a znikam dlatego, że to wtedy, teraz to bym pewnie trochę do tego poszedł inaczej, bo teraz mamy sytuację covidową, gdzie wszyscy pracują zdalnie. Wtedy pracować zdalnie to było tak, to było lat temu 10, to nikt sobie nie uważał, że można pracować zdalnie, ja też. Więc musiałem wytłumaczyć się z wszystkim też naokoło, dlaczego mi nie będzie przez rok praktycznie w Polsce. Także wszyscy, nie kryłem się z tym, co się u mnie wydarzyło. I jakie myśli Panu towarzyszyły? No, przypuszczam, że pozytywne efekty dały trochę wiatru w skrzydła. Tak. Znaczy no od razu, jeżeli to jest pierwsze leczenie przynosi tak szybkie efekty, jeżeli nie ma, ja praktycznie funkcjonowałem normalnie, ja chodziłem na spacery każdego dnia w Stanach Zjednoczonych, to jest kraj, gdzie wszyscy jeżdżą, najbliższego sklepu samochodem. Ja chodziłem na spacery, zacząłem od spacerów 2-, 3- czy 4-kilometrowych, a kończyłem na spacerach pod koniec leczenia, które trwały po 8-10 km dziennie. Także ja praktycznie po mnie nie było widać, że ja byłem w trakcie terapii. Nie było żadnych efektów ubocznych, znaczy były bardzo efekty uboczne jakieś śmieszne, typu na przykład jak podawano mi jeden z leków dożylnie, to w szóstym cyklu podawania zaczęło mnie piec miejsce, gdzie było wkłucie w żyłach, więc tam przykładano mi jakieś kompresy zimne, żeby żebym tego tak nie odczuwał. Efektów ubocznych praktycznie nie miałem. A jak obecnie, bo wiem, że jest Pan poddawany kolejnemu leczeniu. Byłem, co się dzieje w zeszłym roku, aktualnie? Był nawrót choroby. Ja powróciłem do Polski, co na początku trochę rzadziej, potem trochę częściej. Byłem pod kontrolą polskich lekarzy, więc na początku co pół roku, potem co dziewięć miesięcy, potem co 3-4 miesiące byłem, miałem po prostu badania kontrolne, takie nie podstawowe morfologie, ale łącznie z tym, co było wspomniane między innymi badaniem białka w krwi, w moczu. W końcu wyszło w 2018 roku, że jest nawrót choroby. To też się objawiało tak, że między innymi przy nawrotach mi powiedziano, między innymi też było zmęczenie, też już nie mogłem chodzić. Pojawiły się dodatkowo polineuropatie, ale to się pojawia bodajże, czyli takie drętwienia nerwów obwodowych, akurat odczuwałem to w nogach, gdzie podobno przy 20% pacjentów przy nawrotowym szpiczaku mogą się pojawić polineuropatie, czyli po prostu zniszczenia nerwów obwodowych, na przykład w nogach czy w rękach. Ja to odczuwałem. I w zeszłym roku spędziłem 8 miesięcy w słonecznej Hiszpanii, ponieważ w 2018 roku niestety dalej nie było takich leków, jak ja, wydaje mi się, że mógłbym utrzymać, takich dobrych leków. No niestety zacząłem bardzo dobrą terapią, która była zupełnie niedostępna 10 lat temu. Tak mówię, tylko dopowiem do tego, co powiedzieli moi przedmówcy, że szpiczak jest taką chorobą. To jest taka choroba, w której ja... Średnia przeżycia 10 lat temu było oceniane na 2-3 lata. Proszę sobie wyobrazić, jak ja się czułem, kiedy wyczytałem lat temu 10 u doktora Google'a, że to mam 3 lata życia przed sobą. Mhm. Teraz średnią przeżycia, ponieważ szpiczak jest też chorobą, gdzie jest bardzo dużo nowych leków. Jest niewielu nowotworów, gdzie jest bardzo duży postęp w leczeniu, wydłużaniu życia. Lekarze w Stanach Zjednoczonych, na przykład wyróżniają, lekarze w Europie twierdzą, że to jeszcze za naszego życia będzie choroba przewlekła, czy podobnie jak AIDS. Tak dużo się pojawia nowych terapii, więc ważne jest to, od czego się, jakim się leczeniem zacznie. Ważne jest to, i to co było, to co pokazał jeden z moich przedmówców, od tego, że kiedyś było leczenie takiemu chemią, która niszczyła wszystko, potem się zaczęły terapie celowane, czy niszczące nie cały organizm, tylko terapie celowane, targetowane na komórki, niszczące komórki nowotworowe.
ta ostatnia terapia, czyli CAR-T, to jest tak naprawdę, to już nie jest chemioterapia, to jest w ogóle, to jest terapia polegająca na pobraniu i wszczepieniu poddanych inżynierii genetycznej limfocytów T, jeżeli czegoś nie mylę, przepraszam, czyli to jest w ogóle terapia, która jest tak naprawdę immomodulująca, czyli pozwalająca samemu naszemu organizmowi, naszym limfocytom własnym zwalczać chorobę, czyli po prostu podnieść odporność organizmu i zwalczać choroby, więc te terapie, ponieważ te terapie są różne i chemia jest różna, niszcząca ogólnie, niszcząca tylko komórki nowotworowe albo w wybiórczy sposób, albo w mniejszy czy większy, ważne jest tym, jaką terapią się zacznie. Im lepszą terapią, im mniej niszczącą ogólnie organizm, tym remisja do nawrotu, bo szpiczak jest nawrotowy, czyli pomacha charakter nawracający. Chodzi o to, żeby w szpiczaku, żeby jak najdłuższe te przerwy pomiędzy nawrotami choroby, jak najdłuższe, wydłużyć, żeby organizm jak najmniej zniszczyć poprzednimi chemiami, czyli zachował jak największej siły na kolejne, każda chemia niszczy, nawet ta najmniej niszcząca, ale żeby ta chemia podawana na początku i w każdych kolejnych cyklach, w kolejnych liniach była jak najmniej niszcząca, Im lepsze się podaje leki na początku i również potem mniej niszczący organizm, tym ta średnia przeżycia jest dłuższa. W tym momencie, kiedy wynosiła, jak zachowałem, szacowało się 2,5-3 lata. Teraz się szacuje w Europie 7-10 lat, w Stanach leki są nowsze, więc szacuje się tak od 10-20 lat. Ważne jest, czym się zacznie, ważne jest też naprawdę poza samymi lekami, ważne jest też samo podejście do leczenia. Nie wiem, podejście, ja bym powiedział tak, co jest ważne, akurat teraz u mnie, wróciłem w zeszłym roku, we sierpniu miałem mieć robiony przeszczep z Hiszpanii w Polsce, niestety, miałem zebrane komórki macierzyste, miałem przeszczep autologiczny, czyli z komórek macierzystych własnych, miałem mieć zrobiony w połowie października, czy drugiej połowie października, zrezygnowałem z powodu takiego, że to była trzecia fala, czy szczyt trzeciej fali pandemii. Każdy przeszczep, przed każdym przeszczepem jest chemia, ostra chemia, która niszczy praktycznie organizm i odporność spada do zera. Odporność się odbudowuje po przeszczepie przez pół roku do roku mniej więcej. Ja się po prostu bałem, że w tym czasie złapię koronawirusa. Więc dlatego teraz wszystko jest okej, okay, jestem pod kontrolą. Ostatnie badanie było zrobione miesiąc temu. Wszystko na razie wygląda ok, aczkolwiek już teraz widzę na przykład, że jak mi coś tam boli na przykład w kręgosłupie, dokładnie teraz w żebrach, to co ja mogę powiedzieć, jakie zalecenia, co można powiedzieć, tak? Panie Marku, mogłabym z Panem pewnie godzinę albo i dłużej spędzić. Jedno zdanie. No. Ja bym powiedział tak, z mojego doświadczenia, nie wahać się męczyć lekarzy. Wszystkie badania, które warto brać, na które zlecać, opisywać, nie czekać z objawami, chodzić, być hipochondrykiem, chodzić na wszystkie możliwe badania. Dlatego, że im wcześniej wykryte choroby, tym większa szansa na wyleczenie. Więc trzeba też... Ja wiem, jaka jest sytuacja polskiego lecznictwa, wiem, jak lekarze są zapracowani, natomiast sądzę też, że w naszym własnym interesie wszystkich pacjentów jest, przepraszam za wrażenie, męczenie lekarzy o kierowanie na odpowiednie badania. Widziałem, ostatnie zdanie już, widziałem 10 lat temu w Stanach Zjednoczonych statystyki obejmujące ogólnie to, co będzie za 20 lat, czyli 10 lat dzisiaj, że 1/3 ludzi w Stanach Zjednoczonych i 1/4 w Europie, czyli teraz licząc 20 lat od lat temu 10, czyli w 2030 roku, zachoruje na nowotwór i to nowotwór niekoniecznie złośliwy, więc radzę chodzić do lekarza, badać, męczyć, na wszystkie możliwe brać badania skierowania. Zgadzam się absolutnie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Jestem przekonana, że Pana słowa dodały dużo otuchy słuchającym i pacjentom, i osobom bliskim. Bardzo dziękuję. Dziękuję A bardzo. Teraz zapraszam na ostatnie wystąpienie dzisiejszego spotkania. Jadwiga Chojecka z Fundacji Alivia opowie, jak w praktyce wygląda pomoc organizacji pacjenckich i wsparcie chorych w pozyskiwaniu środków na leczenie. Zapraszam, Jadwiga. Dzień dobry Państwu. Postaram się zwięźle, bo godzina już jest późna.
Opowiem króciutko o samej fundacji i o możliwości finansowania wydatków związanych z leczeniem onkologicznym. Fundacja powstała w 2010 roku na bazie doświadczeń Agaty Polińskiej, która zachorowała w młodym wieku na nowotwór i te jej doświadczenia pozwoliły zrozumieć, z czym boryka się polski pacjent. Jesteśmy zwolennikami takiej aktywnej postawy wobec choroby, bo nikt o nas nie zawalczy lepiej niż my sami. Tutaj świetnym przykładem jest właśnie pan Marek, który szukał tych możliwości leczenia i dzięki właśnie tym działaniom no, znalazł te badania kliniczne. Czym zajmuje się fundacja? Prowadzimy działania rzecznicze, można do fundacji zadzwonić, można się z nami skontaktować drogą mailową, przekazujemy informacje, jakie udało nam się zebrać na przestrzeni czasu. Prowadzimy bazę wiedzy o raku, gdzie można znaleźć informacje dotyczące onkologii, nowości onkologiczne, ale też informacje na temat diety w chorobie, różnego rodzaju wiedzę. Mamy portal Onkomapa, gdzie można znaleźć informacje na temat polecanego ośrodka, polecanego lekarza. Prowadzimy portal Kolejkoskop, gdzie znowu znajdą Państwo informacje na temat kolejek do badań diagnostycznych, takich jak rezonans czy tomografia komputerowa. Portal Prosto w Raka, tam znowu znajdują się informacje na temat badań genetycznych, które należy wykonać w przypadku różnych typów nowotworów oraz portal OncoIndex, niezwykle cenne źródło informacji na temat leków stosowanych w przypadku różnych typów nowotworów. Również szpiczak jest tam wyszczególniony z naszego OncoIndexu i wynika, że 11 leków jest rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, z czego 5 jest w ogóle w Polsce nierefundowanych, więc można je szukać właśnie w badaniach klinicznych. 5 jest dostępnych, natomiast z ograniczeniami w ramach programów lekowych, 1 posiada pełną refundację. Warto też właśnie zapoznać się z informacją na temat tych leków, pytać, czy byłaby szansa na zastosowanie takiego leczenia. Prowadzimy również kampanie edukacyjne i społeczne. Tak jak wcześniej wspomniałam, jesteśmy właśnie zwolennikami takiej aktywnej postawy wobec choroby. Chcemy mobilizować pacjentów do tego, żeby szukali tych najlepszych metod leczenia, tych najlepszych lekarzy, dzięki którym no, uda się takie leczenie poprowadzić. Opowiem teraz krótko o programie pomocy Skarbonka, w ramach którego można finansować wydatki związane z leczeniem, nie tylko leków, również innego rodzaju wydatki. W przypadku na przykład, gdy ktoś znajdzie badanie kliniczne gdzieś za granicą, właśnie z takich środków możemy sfinansować chociażby pobyt w tym miejscu, czy badania diagnostyczne, które na przykład trzeba by było finansować z własnych środków, a tak bywa właśnie w ramach badań klinicznych. Co zyskuje pacjent, dołączając do programów? No przede wszystkim więcej pieniędzy na leczenie. Takie darowizny są zwolnione z podatku, to są środki przekazywane są w ramach pomocy społecznej. Zwiększa się wiarygodność, my każdego naszego podopiecznego weryfikujemy, przedstawiam dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę. Przejrzystość i efektywność wydatkowania, środki przekazywane są na podstawie dokumentów księgowych, są to faktury, które potwierdzają rzeczywiście, że wydatki mają związek z chorobą onkologiczną. No i co najważniejsze, wzrasta szansa na powrót do zdrowia dzięki właśnie takim środkom. Daje też to poczucie bezpieczeństwa, czasami na ten moment pieniądze nie są potrzebne, mamy leczenie, ale wiemy, że jest jakiś nowoczesny lek, który ewentualnie moglibyśmy zastosować i dzięki temu, że te środki są zgromadzone, wiemy, że będziemy mieli możliwość dalszego leczenia. 90% jest przeznaczonych na bezpośrednią pomoc, 10% przeznaczamy na prowadzenie tego programu, promocję skarbonek, opłaty bankowe i w ogóle generalnie właśnie koszty programu. Co zyskuje darczyńca, przekazując taką wpłatę? Przede wszystkim darowiznę można odpisać od dochodu i w ten sposób pomniejszyć podatek do zapłacenia. W przypadku firm jest to ocieplenie wizerunku. No i to, co ważne, czasami wiemy, że chcielibyśmy w jakiś sposób pomóc, ale nie wiemy jak. I taka możliwość wsparcia finansowego po prostu jest taką realną pomocą dla tej osoby potrzebującej. Do kogo skierowany jest program? No, są to osoby powyżej 18 roku życia ze stwierdzonym nowotworem złośliwym, których sytuacja finansowa wymaga właśnie takiego wsparcia.
Procedura przystąpienia do programu jest bardzo prosta, wystarczy wejść na stronę fundacji, w zakładce Szukasz pomocy znajdują się ogólne informacje o naszych działaniach, jest tam ikonka Zostań podopiecznym, przechodzimy dalej, jest krótka informacja o programie, wgląd do regulaminu oraz ikonka Załóż skarbonkę, dalej jesteśmy przekierowani do formularza zgłoszeniowego, wypełniamy taki formularz, uzupełniamy profil, otrzymujemy link aktywacyjny do platformy, poprzez którą taki profil przygotujemy, te dane pojawią się później na naszej stronie, przesyłamy dokumenty rejestracyjne, to jest umowa z fundacją i inne dokumenty, instrukcja również do Państwa zostaje przesłana, dopełniamy tych formalności i zaczynamy działać. Co otrzymuje podopieczny? Tworzymy stronę internetową, ona jest widoczna w serwisie Alivi. Rachunek do wpłat zostajemy włączeni w mechanizm wpłat online. Środki można w ten sposób przekazywać również przelewem tradycyjnym oraz poprzez PayPala. Udostępniamy platformę e-skarbonka, poprzez którą właśnie przygotowuje się profil. Tam można prowadzić dziennik, można prowadzić galerię, są różne funkcje tego profilu. Można również zadawać pytania ekspertom, także tutaj są różne możliwości. Udostępniamy poradnik, jak środki gromadzić, to o tym opowiem troszkę więcej. Promujemy zbiórki naszych podopiecznych, udostępniamy płatne reklamy na Facebooku, staramy się również media zainteresować skarbonkami naszych podopiecznych. Przygotowujemy projekt ulotki i plakatu, finansujemy druk takich materiałów promocyjnych. No i tutaj jesteśmy do dyspozycji, ja i koleżanka wspieramy w razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą. Jeśli chodzi o to, jakie działania należy podejmować, no to przede wszystkim działania wśród znajomych. Te wszystkie informacje znajdują się w poradniku, o którym wcześniej wspomniałam. No trzeba poinformować bliskich, że takie środki są potrzebne na leczenie. Można prowadzić działanie lokalne, wydrukować ulotki, poinformować, porozwieszać plakaty w szkołach czy w sklepach z informacją właśnie, że taka zbiórka jest prowadzona. Zachęcamy do działania, do informowania i szukania wsparcia w mediach. Można napisać do lokalnych bądź ogólnokrajowych mediów właśnie z prośbą o udostępnienie takiego apelu. Można się starać o darowizny od firm, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, to ociepla wizerunek takich podmiotów. Działania w internecie, tutaj zachęcamy do prowadzenia zbiórek poprzez Facebooka. Można również prowadzić aukcje przez Allegro oraz pozyskiwać 1% podatku. Na co pieniądze mogą zostać przeznaczone? To są leki, ale też dojazdy do ośrodka badania, konsultacje, wszystkie wydatki związane z chorobą onkologiczną. Właśnie taki pobyt również mógłby być finansowany. To co ważne, zwracamy koszty terapii, które mają udowodnioną naukowo skuteczność. Metody niekonwencjonalne nie są finansowane w ramach tych zbiórek. I jeśli chodzi o wydatkowanie środków, tutaj bardzo sprawnie te pieniądze trafiają do naszych podopiecznych. Mamy dwa tryby, refundacja, wówczas podopieczny ponosi koszt, przedstawia nam dokument księgowy poprzez tą platformę skarbonka i na tej podstawie my przelewamy pieniądze na konto podopiecznego. Powyżej pewnej kwoty zakładamy, że nie każdy dysponuje takimi środkami, można zgłosić do nas tak zwane finansowanie i wtedy pieniądze przekazujemy bezpośrednio na rzecz sprzedawcy danej usługi, potem prosimy oczywiście o dostarczenie faktury za tą płatność. Także to by było na tyle, zapraszamy do kontaktu w razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy dostępni dla Państwa w godzinach 9-17, także tutaj zapraszamy. Dziękuję Jadwiga bardzo za zwięzłą prezentację możliwości, jakie daje Alivia. Zbliżamy się końcowo i już praktycznie jesteśmy po czasie, ale jeszcze przeczytam pytania. Zapraszamy panów doktorów do pokazania się. Mamy następujące pytanie. Czy wykryte 3 lata temu w badaniu krwi białko monoklonalne typu kappa i wiele lat występujące plazmocyty w rozmazie są tylko do obserwacji? W domyśle, czy trzeba coś z nimi robić, leczyć? No to tak jak wspominałem w mojej części z pytania, wygląda, że jest to gammapatia, czyli nie, natomiast no to enigmatycznie zabrzmiało plazmocyty w rozmazie. No tak też mówiłem, nie powinno być plazmocytu, to z kolei jest białaczka plazmocytyczno-komórkowa, to tutaj
tutaj taka jest pewna nieścisłość, do której trudno mi się odnieść, ale generalnie jeżeli to jest gammapatia, to taki stan obserwujemy i myślę, że raczej sprawa jest pod kontrolą. Dziękuję. Pytanie drugie. Czy niedowład kończyń dolnych i uszkodzone nerwy w nogach mają szansę się naprawić po rozpoczęciu leczenia i autologicznym przeszczepie, czy nie? Pan Marek do tego nawiązywał w swojej rozmowie, ale... Tak, ale tu też jest pewna niejednoznaczność, bo z czego wynika ten niedowład, ponieważ tak jak u pana Marka mieliśmy sytuację, gdy w okolicach rdzenia kręgowego przy kręgosłupie narastała masa i tacy pacjenci się zdarzają, którzy trafiają z niedowładami. Ten niedowład trwa długo i niestety wynikający z ucisku i w znacznej części przypadków przy długotrwałych niedowładach niestety neurochirurdzy są już tutaj bezradni i nic nie da się zrobić. Tutaj transplantacja autologiczna również nie pomoże, a jeżeli mamy do czynienia z neuropatią po leczeniu, no to na pewno jest to też w dużej części stan nieodwracalny, szczególnie po tych starszych lekach, jeżeli to ma miejsce, natomiast no też nie ogranicza to funkcjonalność. No pan Marek tutaj jako doskonały przykład i doskonale nam to przedstawił. Więc tu mamy dwie sytuacje też tak niejednoznacznie sformułowane. Jest to pytanie, nie wiemy, co leży u podłoża tego stanu rzeczy i trudno tak odpowiedzieć. Niemniej jednak, no raczej nie. Dziękuję. Jeśli mógłbym dodać tylko jedną rzecz, żeby pacjenci tutaj się nie obawiali. Oczywiście polineuropatia jako objaw jest bardzo dokuczliwy, natomiast dość dobrze radzimy sobie z bólem neuropatycznym, czyli to jeśli mamy takie dolegliwości bólowe wywołane przez uszkodzenie nerwów, to mamy całkiem teraz dobry zestaw leków, które się sprawdzają w tym leczeniu. Mamy również poradnię leczenia bólu, która potrafi wykonywać blokady tych nerwów, także przynajmniej tej części bólowej, żeby pacjenci się nie obawiali. Super. I ostatnie pytanie o nadmierne uporczywe pocenie. Pacjent w wieku 60 lat po dwukrotnym autoprzeszczepie około 2 lat temu, stabilny, pod kontrolą hematologiczną, skarży się na uporczywe pocenie niezależnie od wykonywanych czynności. Czy można w jakiś sposób zminimalizować te objawy, bo są bardzo uciążliwe? No to jest troszkę jak z gorączką. Jeżeli jest gorączka, to leczenie samej gorączki niewiele wniesie, jeżeli nie znajdziemy przyczyny. No jeżeli mamy do czynienia z uporczywym poceniem się, jakieś to źródło ma, począwszy od zaburzeń hormonalnych, po poważne rzeczy onkologiczne. Tutaj niestety lekarz prowadzący pacjenta powinien na chwilę refleksji nad tym problemem poświęcić, no bo może to być nic, może to być coś poważnego. I nie jest to kwestia minimalizacji objawów, ale znalezienia przyczyny i rozwiązania problemu, bo on raczej nie jest to pożądana rzecz i wiążąca się z czymś, co dzieje się prawidłowo. Tu zgodzę się z doktorem Steckiewiczem. Rzeczywiście ja bym takiego pacjenta poprosił o zgłoszenie się do swojego lekarza rodzinnego. Być może trzeba powtórzyć podstawowe badania. Tych przyczyn pocenia się nocnego ja wymieniłem taki objaw, trochę, który powinien nas zastanowić, czy coś złego dzieje się z organizmem w połączeniu z tymi bólami nocnymi, w połączeniu z osłabieniem, to mówiliśmy w kontekście szpiczaka, natomiast sam jako objaw może mieć wiele różnych przyczyn, właśnie te objawowe, znaczy te zaburzenia hormonalne zwyczajne, anemia niespowodowana szpiczakiem. Z mojego doświadczenia również podpowiem, że pacjenci z problemami gastrycznymi, z uporczywym refluksem, czyli z gagą tak zwaną popularną, czy zapaleniem żołądka, to są również osoby, które potrafią między innymi jako jeden z objawów pocenia się w nocy, więc nie szukajmy sami, zgłośmy się do lekarza rodzinnego. Super. Bardzo serdecznie dziękuję za te odpowiedzi. Drodzy Państwo, mieliśmy dziś okazję wysłuchać porcji cennych informacji medycznych dotyczących skali występowania szpiczaka, objawów, metod diagnostycznych, sposobów leczenia. Pan Marek dał nam nadzieję, że z nowotworem można skutecznie walczyć, a Jadwiga pokazała, gdzie szukać wsparcia, gdy słyszymy diagnozę nowotwór. Zapraszamy serdecznie na stronę Fundacji Alivia, gdzie już wkrótce pojawią się nowe artykuły na temat nowotworów krwi, w tym również dotyczące szpiczaka. Dziękuję jeszcze raz wszystkim moim rozmówcom, panu doktorowi Kędzierskiemu, panu doktorowi Steckiewiczowi, panu Markowi Ambroziakowi, Jadwidze, dziękuję, oraz państwu, którzy dotrwali przez ostatnie 2 godziny
i aktywnie uczestniczyli w webinarze. Serdecznie dziękuję. Opuszczając nasz webinar, serdecznie poproszę Państwa o ocenę wydarzenia. To nam ułatwi kolejne organizacje kolejnych. Żegnam się z Państwem i już dziś zapraszam serdecznie na kolejne webinary. Dziękuję. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Super, jesteśmy chyba już poza wizją. Bardzo serdecznie dziękuję.